Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, jest 13 listopada 2023 roku lub też 29 rabia Altanii 1445 roku Hijri. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu, że tak bardzo podobał się Państwu ten ostatni odcinek, Był, jest na pierwszym miejscu na razie w rankingu oglądanych odcinków, takich weekendowych, w związku z tym super, bardzo się z tego powodu cieszę, widzę, że Państwo jednak wolicie dłuższe odcinki, notabene z tego co widzę dłuższe odcinki również bardziej kocha algorytm YouTube'a, to tak między nami mówiąc. Poza tym, ponieważ ja nie jestem od tego specjalistą, ale pewna pani się tam bardzo zaangażowała, widziałem na timeline'ie i z tego co widziałem, właśnie udzieliła pewnych rad dotyczących algorytmu, to tylko chciałem przypomnieć, że kciuki trzeba dawać dopiero po minucie oglądania, bo wcześniej algorytm wyrzuca je do kosza i tak samo komentarze są zaliczane do zasięgu wtedy, kiedy mają więcej niż 7 słów, znaczy 7 wyrazów, tak czyli 1 2 3 4 5 6 7 jako cyferkami chyba napisane razem to nie będzie liczone jako jeden wyraz. No więc jeżeli państwo chcecie pomagać temu kanałowi to proszę pamiętać czyli kciuki po minucie a oglądania a 7 wyrazów co najmniej żeby algorytm pasł się i był zadowolony. Dziękuję państwu również wszystkim tym, którzy wspierają mnie na patronajcie. Oczywiście zapraszam wszystkich do wspierania mnie na patronajcie. Chciałem powiedzieć, że jeszcze macie szansę oglądania tego drugiego odcinka o Hamasie. Ja cały czas jeszcze nie zmontowałem bo mam z tym zacznę problem, nie wiem, co wyrzucić po prostu eee, tego odcinka o jemenie, tym bardziej, że on jest trudny, a chciałbym, żeby on był jednak nienudny i łatwiejszy niż jest. W związku z tym mam w tej chwili 4 godziny materiału, muszę z nim coś zrobić takiego, żeby się Państwo dali radę to obejrzeć. Więc jeszcze cały czas ten odcinek o Hamasie dwójka jest, jak już będzie pojawi się ten jemen, no to wtedy Hamas zniknie. Także macie Państwo, ci, którzy są jeszcze patronami, jeszcze nie obejrzeli, to proszę się ze mną kontaktować na patrona. Proszę pamiętać, że na patronacie nie gdzieś tam przez Google'a czy przez jakieś inne komunikatory, bo ja wtedy wiem dokładnie z kim rozmawiam i, i od razu mogę dać uprawnienia. Więc proszę Państwa, mamy dzisiaj dużo tematów. Nie obiecuję, że odcinek będzie krótki. Tytuł, tytułowy temat. Jest to oczywiście trochę klikbajtowy, ponieważ jak już przechodzimy do tematu pierwszego, przechodzimy tak naprawdę do Izraela i tego co się dzieje w Izraelu, również wokół tego słynnego szpitala Shifa, który to szpital jest w tej chwili oblężony i który to szpital jest według Izraela bazą, główną bazą Hamasu w północnej Gazie. Jeżeli chodzi o, w ogóle o szpitale i o tezę, że szpitale, po pierwsze, że szpitale są chronione zgodnie z konwencją genewską, tak owszem, szpitale są chronione zgodnie z konwencją genewską A znaczy, bombardowanie, atakowanie szpitali jest zbrodnią. Ale uwaga, jeżeli szpitale są wykorzystywane jako po prostu przykrywka, nie wiem jak to nazwać, jeżeli są wykorzystywane nie jako szpitale, tylko jako bazy wojskowe, to one nie są chronione. Co więcej, zbrodnię wojenną popełnia ten, który. Taki szpital, szpital to może być sanitarka, to może być wykorzystywanie znaku czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca dla chowania po prostu żołnierzy czy baz ukrywania, to to również jest zbrodnią wojenną, czyli w takiej sytuacji szpital jest uprawnionym celem. Oczywiście, jeżeli w szpitalu znajdują się cywile, no to wtedy on nie jest jednakowoż uprawnionym celem, bo tak czy inaczej jest to świadome bombardowanie ludności cywilnej i ono tak samo jest zbrodnią wojenną. To tak warto wiedzieć. My mówimy o takich zasadach, które nawet jeszcze pochodzą sprzed międzynarodowego prawa humanitarnego, tego skodyfikowanego, to są jeszcze z konwencji haskich, prawda, czyli prawa wojny, później dopiero wpisane do, do konwencji genewskich, prawda, tam jest przeniesione cały ten system ochrony osób niewalczących podczas wojny. No i właśnie będziemy mieli dyskusję w Izraelu, kto to jest osoba walcząca, kto jest osobą niewalczącą. Warto też powiedzieć o dwóch, właściwie o trzech fejkach, dwóch izraelskich i jednym palestyńskim. Najpierw odaczniemy od izraelskich. Otóż w izraelskich mamy przynajmniej dwa potężne fejki, które zostały wypuszczone kilka dni temu. Jeden miał nawet 16 milionów wyświetleń, w związku z tym, jak widać, 16 milionów ludzi to obejrzało, a jak widziałem później z różnych dyskusji, szczególnie w Polsce, nie wiem, dlaczego Polacy kupują wszystko, co IDF publikuje. Więc nawet jeżeli Trump wezwał w tej chwili Izrael do tego, że powinien poprawić swój PR, nie musi tego robić w Polsce. W Polsce ma znakomite notowania. W każdym razie to jest taki fake, gdzie jakaś pani, bardzo ładnie zresztą z pięknym make-upem, po miesiącu pracy pod bombami, opowiada o tym, jak to Hamas tam robi krzywdę. Ona jest, żona jest pielęgniarką w szpitalu Al-Shifa, i właśnie jak tam Hamas wykorzystuje ten szpital, jak robi krzywdę i tak dalej. No więc ten film obiegł cały świat. No, ale odezwały się osoby, które znają język arabski. Po pierwsze, pani mówi z wyraźnym akcentem izraelskim, co więcej, wymawia tak jak Syryjka, w związku, z tym, w związku z tym na pewno nie jest to mieszkanka strefy gazy. Co więcej, odezwali się również zarówno lekarze bez granic, jak i sami lekarze w ogóle i pielęgniarki z tego szpitala Al-Shifa, że ta pani tu nie pracuje. No więc po tym, jak już udowodniono, że jest to fake, Izrael zdjął. Przypomnijmy, na oficjalnym rządowym koncie to było opublikowane. Potem mieliśmy. Drugi fake, też z oficjalnego rządowego konta, to trochę wcześniej, opublikowany, który, gdzie rzecznik IDF-u dowodził, że pod szpitalami, pod szpitalami palestyńskimi znajdują się właśnie bunkry Hamasu. To chyba akurat nie dotyczyło, jeżeli dobrze pamiętam, tego szpitala Al-Shifa, al tylko chyba szpitala al quds no ale pokazywano właśnie tam, on pokazywał zdjęcia, z których właśnie wynika, że jest tam przy samym, przy samej ścianie budynku wywietrznik taki, który miał być wejściem do tunelu. No więc jak potem przeprowadzono dosyć dokładną analizę znowu osintową, publiczną, w której pokazano, że tak, owszem, to jest po pierwsze, jest to taki wywiecznik rzeczywiście tam jest, tyle tylko, że jest to standardowo montowany wywiecznik, właśnie odpowietrzacz taki do zbiornika z paliwem, który został tam zamontowany i on generalnie w ofercie, jeżeli ktoś kupuje taki zbiornik, to tam właśnie dokładnie będzie miał taki, taki wywiecznik. No i tam dalej, prawda, są zdjęcia z tego, opisy i tak dalej. No więc po po, po chyba trzech tygodniach, czy dwóch, no coś koło tego wiszenia tego fejka w, na stronach izraelskich różnych, w tym właśnie na tej źródłowej i po opublikowaniu tego, że to jednak na pewno nie jest tunel, znaczy może tunele są, ale to akurat nie jest tunel, tak, ani żaden dowód, IDF zdjął, skasował ten cały wywód, tak, także jak Państwo wejdziecie, to zobaczycie, że już tego całego filmiku, tej całej konferencji, tych wszystkich dowodów nie ma, tak, także mamy dwa kolejne fake newsy i to publikowane przez oficjalne, jakby nie było, strony rządowe, bo ja rozumiem, że jacyś entuzjaści, prawda, publikują no ale e, rząd jak gdyby, jeżeli chce tą, znaczy jeżeli Trump wzywał właśnie do tego, żeby ta Hasbara wzięła się do roboty, to prawdę powiedziawszy mogłaby chociaż odrobinę popracować nad wiarygodnością. No, z takimi budżetami, i z takimi zasięgami można byłoby to, to zrobić trochę lepiej. Palestyńczycy natomiast puszczają już, właściwie są dwa fejki w jednym, tak, znaczy jeden fake który chodzi permanentnie, bo ja pamiętam, że od praktycznie pierwszego tygodnia wojny, zresztą gdzieś tam, gdzieś tam ja informowałem o tym, gdzieś, ja, wydaje mi się, że w okolicach połowy października, kiedy już zaczęły się, prawda, pierwsze ataki poważniejsze na gazę, na temat tego, że za chwilę, czyli w ciągu 24 godzin, skończy się paliwo w szpitalu. No jest te 24 godziny trwają ponad 3 tygodnie. I cały czas jest dokładnie ten sam komunikat, że, że paliwo skończy się za 24 godziny, paliwo skończy się za godzinę, później paliwo już się godzinę temu skończyło, następnego dnia paliwo skończy się za 24 godziny, Więc albo ktoś tam cały czas dowozi to paliwo, nie wiadomo skąd, albo ono się krótko mówiąc nie skończyło. A w zakładzie oczywiście od tego, jaka jest rzeczywista sytuacja, bo być może ono się skończyło, tylko że takie podawanie wielokrotnie nieprawdziwych informacji, co więcej, to nie są informacje, które gdzieś tam jakiś człowiek na Twitterze sobie wrzucił, tylko na przykład ostatni raz, kiedy, właśnie ostatnio, kiedy, i to jest drugi fejk, który się pojawił, mówiącym o tej trzydziestce chyba mniej więcej dzieci, które zmarły w szpitalu właśnie al Shifa ze względu na braki paliwa. A więc to i to zostało, to mówił, zdaje się właśnie dyrektor tego szpitala, i to zostało opublikowane w, na oficjalnych jordańskich, znaczy w oficjalnych normalnie jordańskich mediach, na przykład, i to również państwowych. No Faktem jest, że cytując tego, tego dyrektora, a potem następnego dnia mamy informację, że dwójka dzieci z tej trzydziestki zmarła. No to albo 30 kilka koro dzieci zmarło poprzedniego dnia, albo dwójka z trzydziestki, więc to są informacje, czyli teraz czekamy na, na co, że siedemdziesięcioro zmarło, więc to jest no znowu, to jest o tyle krzyw, krzywdzące oczywiście dla tragedii tych, tych dzieci, ale przede wszystkim w takiej sytuacji trudno jest czekać na kolejny komunikat i oczekiwać, że on będzie Prawdziwy, no bo one są po prostu nieprawdziwe, te komunikaty. I ja rozumiem, że rozpuszczają tam różni właśnie entuzjaści czy kibice z obu stron konfliktu, natomiast jeżeli robią to oficjalne czynniki, to po prostu likwidują sobie całkowicie wiarygodność. To już, jeżeli już nie, nie mają, to, to już lepiej, robi, lepiej to robi Hamas albo islamski dżihad, bo oni nie informują na przykład, że, 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 że zniszczyli czołg Merkawa. Tak? Tylko oni mówią coś, to jest tak sprytnie powiedziane, że oni wycelowali albo wystrzelili w czołg. Prawda? No to, że ten czołg, prawda? I, I zresztą większość tych filmików kończy się w momencie wybuchu. Nie wiadomo, czy, czy to jest wybuch po uderzeniu w pancerz, czy po uderzeniu w ten taki system, który tam, który zapobiega uderzeniom, właśnie w pancerze. Ale później już nie ma zdjęć, tak? znaczy, nie pokazują, jest dziura, nie ma dziury, pali się ten czołg, jedzie dalej, zawrócił, prawda? Odfrunął, gdzieś, nie ma. Czegoś takiego nie ma. Więc to już rebelianci w Syrii, jak robili te zdjęcia, to robili porządnie, to było widać dokładnie, można było potwierdzić: zniszczony, niezniszczony, uszkodzony, nieuszkodzony. No dobrze, to jest Państwa taka trochę trochę mój przyczynek do dyskusji z tymi różnymi fake newsami na tym, na, na, w tym konflikcie. Więc im więcej tego jest, no tym więcej propaganda obu stron jest coraz bardziej zaangażowana. Zresztą w Stanach Zjednoczonych już angażują się w to też poważne media, no ale poważne media dostały pewne zadanie, znaczy muszą pokazać jednak, że administracja Bidena do końca nie błądzi, tak, bo jeżeli pokażą jeszcze, że jeżeli jeszcze media liberalne czy lewicowe będą pokazywały, że Biden błądzi, to już będzie oczywiście koniec jego kadencji, więc jest też warto po prostu wiedzieć, że znaczna część, no już, już nie mówię o tym, że część filmów cały czas, jak ja już nie wrzucam prawie żadnych filmów, chyba, że są to filmy, które gdzieś chodzą po agencjach, nie wiem, Anadolu na przykład, czy, czy jakiś czy, czy Arabii, prawda, a też nie ma żadnej gwarancji, że nie, nie są to na przykład zdjęcia z Syrii. Tym bardziej, że YouTube zdjął wszystkie zdjęcia, które były z Syrii. W związku z tym, jeżeli ktoś prywatnie nie ma w domu i nie sprawdzi, nie porówna, to nie ma nawet, jak porównać się z tymi zdjęciami, a przy ponad Dziesięciu latach wojny i bombardowań nieustających można naprawdę w Odpowiedniej scenarii, mieć też zdjęcia z wybuchów palmy, prawda, dookoła, i tak dalej, więc, więc z miejsc takich, które wyglądają czasami jak Gaza, się okazuje potem, że to jest na przykład Aleppo albo, albo jakieś inne miejsce w Syrii albo w Iraku jeszcze na dodatek. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest, to jest, to jest sprawa tego szpitala. W tej chwili jest tak, że szpital jest rzekomo otoczony, a natomiast mówię, że rzekomo, bo z drugiej strony na mapach IDF-u pokazuje się, że IDF gdzieś tam, czyli siły obronne Izraela, gdzieś zmierzają w kierunku tego szpitala, więc nie pokazują, żeby był otoczony, no ale może jest otoczony. I również są sprzeczne informacje dotyczące tego, co z tym szpitalem ma być dalej. Rzekomo Izrael, zaraz powiem kto to powiedział, tak? Rzekomo Izrael zaproponował ewakuację tych ludzi z tego szpitala i utworzenie szpitala polowego dla nich. Na co się miał nie zgodzić rzekomo Hamas. Mówię rzekomo, bo to jest znowu, nie mamy, mamy deklaracji z jednej strony, nie ma potwierdzenia żadnego z drugiej strony. To jest to, co o, czym, o czym wiemy. No i wiadomo, że jest, że wiadomo, znaczy podają komunikaty znowu, tak, że, że tam wstrzymano w ogóle, znaczy tam już w tej chwili nie ma w ogóle prądu. W związku z tym te tam szczególnie wcześniaki, prawda, czy, czy umierają, czy umarły, nie wiadomo, tak. Znowu. No, jaż to jest kolejny raz, więc już mówię, że mówię, że i źródło jest niestety ciągle to samo. Nie ma czegoś takiego, żeby tam się. Zresztą tam się już nie ma jak dostać żaden dziennikarz, w związku z tym nie ma możliwości, żeby tam był jakiś przekaz inny niż ewentualnie jakieś oświadczenia jednej bądź drugiej strony konfliktu. Tak na marginesie, ten jeden jedyny dziennikarz, który tam jeszcze został u Al Jazeera, któremu zabili całą rodzinę, to pojawiła się taka informacja, znowu mówię, pojawiła się informacja, że, że Izraelczycy skontaktowali się z z nim, że, że jeżeli nie zaprzestanie nadawania, to jego zabiją również, co miałoby sugerować, że tą rodzinę zabili mu nieprzypadkowo. No ale tak samo, to jest tylko sugestia jak mówię, że w takiej sytuacji, w której pierwszym celem Izraela byli dziennikarze, a potem pracownicy organizacji humanitarnych, to tak naprawdę to kto pozostaje jak gdyby w strefie walki, to są stro strony konfliktu, tak? w związku z tym likwiduje się coraz więcej źródeł, które mogłyby dokumentować w sposób obiektywny to co się tam w czasie tego konfliktu dzieje. O co zapewne chodziło? Proszę Państwa, mamy temat taki jak gdyby pierwszy, podstawowy, właśnie, ale nie kończymy go z owym szpitalem Al-Shifa, ponieważ mamy bardzo ciekawe wypowiedzi na trzech liderów. Właściwie to dwóch liderów, ale trzeci tam komentował to tylko bardzo krótko. Natomiast mamy jak zwykle fascynujące wypowiedzi Itamara Bengwira, który, przypomnijmy, nie jest osobą przypadkową jest liderem partii i ministrem bezpieczeństwa narodowego Izraela. Otóż powiedział bardzo ciekawą rzecz dla Channel 12, czyli kanału 12 izraelskiego. Otóż no był, był proszony o skomentowanie samego ataku Hamasu z 7 października. Jak Państwo wiecie, no on jest obarczany oczywiście oprócz Netanyahu, za odpowiedzialnością bezpośrednią za to, no, że nie obronił Izraela. Jest oczywiście prawdą, natomiast bardzo ciekawe rzeczy powiedział na temat samych dyskusji w rządzie. Otóż Ben powiedział coś takiego: Netanyahu wykluczył mnie z dyskusji w rządzie, i prawdę mówiąc, również wykluczył mnie na tej podstawie, że chciałem ukierunkowanej eliminacji terrorystów, czyli tak zwany target killings, prawda? Czyli krótko mówiąc, zabijania konkretnie terrorystów, konkretnie członków Hamasu, no, zaczynając od kierownictwa. Jego ludzie powiedzieli, że nieustannie chciałem podpalać region. I to był błąd koncepcji, zarówno ze strony Netanyahu, jak i innych. Mam nadzieję, że wszyscy już teraz rozumieją, że koncepcja była błędna. Powiedział: Ponoszę odpowiedzialność, jestem członkiem rządu, ale oni nie posłuchali mnie i wykluczyli. Znaczy, ja od razu powiem, że z całą pewnością nie można mnie posądzać o to, żebym był fanem Bengwira, natomiast jeżeli, mamy, jeżeli mówimy o rozwiązaniu problemu pod tytułem Hamas, to Bengwir miał 100% racji znaczy jeżeli rzeczywiście Izrael chciał zlikwidować Hamas, zlikwidować jego kierownictwo, to Amerykanie szczególnie udowodnili w ostatnich latach, że można naprawdę bardzo ciężko uszkodzić albo prawie że wyeliminować organizację. To nie pierwszy raz, bo to jest od czasów jeszcze Al-Ka'id w Iraku poprzez państwo islamskie poprzez teraz Al-Ka'id i państwo islamskie na całym świecie. Stany Zjednoczone udowadniają, że można naprawdę to nie są pojedyncze osoby, to są dziesiątki osób. Kluczowe osoby dla, dla funkcjonowania organizacji, które można rzeczywiście eliminować, minimalizując bądź w ogóle ograniczając do zera straty w ludności cywilnej, co więcej, no gdyby tak naprawdę Amerykanie oczywiście parę razy zaryzykowali, ale to ze względu na to, że chcieli zdobyć dokumenty, krótko mówiąc, które tam gdzieś były przy tych ludziach i, i jakieś komputery takie rzeczy, no, które by umożliwiły łatwiejsze. Później inwigilowanie całej siatki. Natomiast no, prawie za każdym razem to się obywało bez strat. Jeżeli były osoby postronne, stawały się ofiarami, to naj co najwyżej domownicy takich, takich dżihadi, ale z całą pewnością nie, to nie było bombardowanie całych miast albo bombardowanie masowe ludności cywilnej. I Ben Gwir dokładnie miał ten sam tą samą koncepcję. Co więcej, takie żeby jeszcze nie było wątpliwości, o ile tam, prawda, gdzieś Osama Bin Laden, to wiadomo, w tabadzie, więc no, nie na terytorium opanowanym przez dżihadystów, natomiast wszyscy inni, włącznie z Abu Bakrem al bagdad i dwoma kalifami państwa islamskiego, na terytoriach, że gdyby tam Amerykanie się pojawili, to cała ludność cywilna strzelałaby do nich ze wszystkiego, co ma, tak. Nawet z procy, prawda, czy nie wiem, garnkami by rzucała, gdyby nie było innej możliwości. W związku z tym jest to na pewno terytorium wrogie. Co więcej, też terytoria gęsto zaludnione i terytoria takie, w których Amerykanie nie mają żadnych sojuszników. Natomiast więc ryzyko jest potężne i za każdym razem to bez żadnego problemu się udawało. Nie było żadnego zabitego po stronie, po stronie Amerykanów, a jedyne straty, które gdzieś tam były, to były głównie awarie sprzętu, które tam nie wiadomo dlaczego. W jednostkach sił specjalnych wyjątkowo często im, im się psuje. W związku z tym to, że Gwiry miał taki pomysł, żeby wyeliminować właśnie w ten sposób Hamas, to była najlepsza, najmądrzejsza koncepcja i co więcej, najbardziej skuteczna. Chyba, i to jest właśnie ta teza, że Netanyahu nie chciał wyeliminować kierownictwa Hamasu i nadal nie chce, co zresztą obserwujemy właśnie na jakby załączonych obrazkach. Co więcej powiedział jeszcze Ben-Gwir ciekawego. Powiedział, istniał tu obóz koncepcyjny, który mówił o powstrzymywaniu Hamasu i o tym, że Hamas został od odstraszony. No i w tym obozie koncepcyjnym był Gans, Bennett i Eisenkot. I Bengwir zaaperował: Przestańcie upiększać historię, prawda? Czyli no, kłamać na temat tego, co było. Kiedy dołączyłem do rządu, myślałem inaczej, że potrzebne są ukierunkowane eliminacje. Może wtedy powinienem był uderzyć w stół. Nie można dzisiaj przyjść i powiedzieć mi, że tego wszystkiego nie zrobiłem. I z tego powodu byłem wykluczony z posiedzeń gabinetu. Więc proszę zobaczyć, mieliśmy z jednej strony obóz który Netanyahu, ale był również Gans i Bennett w tym obozie, którzy twierdzili, że Hamas jest niegroźny, Hamas został odstraszony, i nie chcieli eliminacji liderów Hamasu, bo to by spowodowało podpalenie regionu, jak powiedzieli, a z drugiej strony był. Ben Gwir, który stwierdził, że tak trzeba zrobić. Kto miał rację? No, teraz wiemy na pewno, że Ben Gwir, tak? Co so, do tego nie ma wątpliwości, bo ani Hamas nie był odstraszony, ani też nie udało się uniknąć podpalenia regionu, a wręcz przeciwnie. Chyba, że to było właśnie wszystko celem Izraela. Znaczy, właściwie tej grupy Netanyahu, no bo to tak chyba trzeba powiedzieć w tym w rządzie. Benwir został również zapy zapytany, czy Netanyahu powinien podać się do dymisji i czy powinno się przystąpić do nowych wyborów. To już jest standardowe pytanie, które się zadaje chyba politykom w tej chwili w izraelskich mediach. E, tutaj powiedział e, coś takiego, jestem pewien, że po wojnie wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Netanyahu da jasne odpowiedzi, w tej chwili ja wzywam do walki w strefie gazy, czy do podboju w strefie gazy. No i teraz również kwestia jest dyskutowana w Izraelu cały czas, tych nacisków amerykańskich lub rzekomych nacisków. To no też pamiętajmy, że, że my nie wiemy na ile one są. Chociaż wiele osób po prostu mówi o tym, że to jest tylko na pokaz, tak że to jest robione po to, żeby na potrzeby wewnętrzne, czy wewnętrznego wyborcy amerykańskiego. A z drugiej strony, na drugiej strony te dosyć ostre reakcje izraelskie wcale nie sugerują, że to jest jakaś ustawka między Stanami po prostu, czyli między rządem Netanyahu i administracją Bidena, no, wiesz, że tam się dogadali, prawda? Ja, ja na was pokrzyczę, a wy trochę się poboicie. No, to raczej chyba tak nie jest. No, właśnie szczególnie, że te, że te reakcje są takie no, eskalujące, powiedzmy, napięcie między stronami. No, tutaj Ben Gwir powiedział: Nie waham się. Premier też był zainteresowany wieloma koncepcjami, które dzisiaj okazały się ewidentnie błędne. Nadal walczę z tymi koncepcjami. No i pyta się, co to są za przerwy w walkach? Jak można pozwalać na przerwy? Mówię Netanyahu, rozpocznij kampanię dyplomacji publicznej w USA. No to jest właśnie to, czym się Hasbara zajmuje, tak? Znana i lubiana, pozdrawiamy, na pewno się paru dzisiaj pojawi też pod tym odcinkiem. A, więc mówię Netanyahu, rozpocznij kampanię dyplomacji publicznej w USA. Amerykanie nie wpuściliby do gazy nawet butelki wody. Rozpowszechnimy tę wiadomość w USA od wybrzeża do wybrzeża. Ta, ta, czyli po prostu nawołuje, żeby robić swoje... I skoncentrować wysiłki na, na tym właśnie tej powszechnej kampanii propagandowej, która ma uzasadniać, dlaczego jakby się mają inne państwa nie wtrącać w to, co Izrael robi. Tak więc. To jest koncepcja ben Znaczy, prawdę powiedziawszy, abstrahując od jakichś ocen moralnych, a tymi się nie będę tutaj zajmował, to nie jest głupia koncepcja. znaczy, W tym sensie, że z, obiektywnie z punktu widzenia, powiedzmy, pragmatyki tego, co się w tej chwili dzieje, przerwa humanitarna oczywiście ocali bardzo dużo istnień ludzkich i w ogóle da szansę jakiejkolwiek ludności cywilnej na przeżycie. Z drugiej strony, Hamas jest, Hamas każdą przerwę albo już zawieszenie broni, gdyby do takowego doszło, będzie odtramiał jako swój sukces. Tak, to trzeba też pamiętać, że Hamas też tutaj. Znaczy, jeżeli ktoś myśli właśnie widziałem po prostu w polskich mediach tam takie teksty Gaza otoczona, Hamas utracił kontrolę nad, gaz, nad miastem Gaza i tak dalej. No jak, jakby utracił kontrolę, to przecież Izraelczycy dalej by tego nie szturmowali, tak? Tego, tego miejsca. A po tym co to znaczy utracił kontrolę? Znaczy, kto utracił? Ci, którzy siedzą w Katarze, oni i tak nie kontrolują tej sytuacji lokalnie. Ci, którzy dowodzą, no, jeżeli oni są okrążeni, no to jak mogą nie utracić kontroli nad swoimi żołnierzami? To są takie Klikbajtowe bzdury. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że Hamas prowadzi sobie cały czas grę. To nie jest tak, że tutaj oni nie mają wkalkulowanego w to, że tego, że zginą wszyscy albo zginie ich 90%. A wręcz przeciwnie, no, zostaną właśnie męczennikami, pójdą do raju, a dzięki temu, właśnie dzięki tym masakrom ludności cywilnej, odbuduje się. Hamas dużo mocniejszy, dużo silniejszy, dużo bardziej bezwzględny, czy on się będzie nazywał Hamas, czy nazwie się jakimś innym ruchem, to już jest zupełnie odrębna historia. Zresztą to wielu już w tej chwili analityków mówi nie, zresztą nie tylko europejskich, ale też izraelskich, że akurat tą metodą, którą prowadzi dziś w tej chwili Izrael, nie ma takiej możliwości, żeby Hamas został zlikwidowany, czy on zostanie zostanie odtrąbiony, że wygraliśmy wojnę, ale ja chciałem przypomnieć, pamiętacie Państwo, kilka lat temu Odtrąbienie pokonania państwa islamskiego. No więc do dzisiaj Stany Zjednoczone utrzymują chociażby kontyngent w Syrii po to, żeby walczyć z państwem islamskim. No po co utrzymywać kontyngent do walki z państwem islamskim, jak państwo islamskie zostało pokonane? A ci wszyscy a ci wszyscy dżihadyści, którzy w tej chwili kontrolują e, pogranicza i obszary, e, spore obszary w pięciu czy sześciu nawet krajach afrykańskich, to są, jak rozumiem, inkognito, no, po prostu nie, Czy to jest takie państwo islamskie, ale nie mówimy o tym, że jest to państwo islamskie, to zaczyna przypominać ten, ten film amerykański Don't Look Up, prawda, nie patrz w górę. Czyli mówimy, że to nie jest państwo islamskie, a w związku z tym nie jest, a w związku z tym pokonaliśmy, a w związku z tym jest nam niepotrzebne. Więc trochę tutaj jest też takiego zaklinania rzeczywistości w Hamasie. No, żeby, żeby Hamas zlikwidować, trzeba przede wszystkim uderzyć w przyczyny i w źródła e, funkcjonowania Hamasu. Jeżeli tego się nie zaadresuje, to to jest tylko to jest leczenie objawowe. Czyli, czyli leczenie złamanej nogi przy pomocy masażu, delikatnego masażu płatków uszu. Znaczy, na pewno pomoże i poprawi samopoczucie, ale z całą pewnością tej nogi nie nastawi. No dobrze, proszę Państwa, ale mamy ciąg dalszy, bo to nie jest jeszcze koniec ministra Bengwira. Otóż minister Bengwir następnego dnia, czyli tym razem już w niedzielę, w czasie posiedzenia gabinetu, zaatakował teorię dotyczącą różnicy między osobami niewalczącymi i terrorystami w gazie chodzi o to, tutaj w języku polskim nie ma dobrego określenia, znaczy jest bardzo dużo określeń, tylko żadne z nich nie do końca pasuje do tego określenia kombatant, prawda, bo w Polsce kombatant uznano, że jest to jest to po prostu weteran, tak, jest to osoba, która, która walczyła kiedyś, a teraz znajduje się na ręcie bądź emeryturze wojskowej powojennej, tak a w, w takiej sytuacji na całym świecie, no jest tak, że, że kombatant to jest ta osoba, która bierze kombat Da udział w walce, czy osoba walcząca, Więc w, w Polsce mówi się właśnie o osobach walczących, co tak brzmi sobie średnio, no ale dobra. Mamy tak jak mamy, więc będę używał osoba walcząca. Więc tutaj e, zaczęła się w ogóle cała dyskusja na gabinecie izraelskim w sobotę. Minister właśnie Miri Regev otworzyła właśnie dyskusję w tej sprawie, stwierdziła musimy popracować nad dyplomacją publiczną, czyli Hasbara pozdrawiamy, e, pamiętacie co wam w co. E, jeśli Roger Waters napisał mowę nienawiści, automatycznie musimy umieścić na jego e, na jego e, tym timeline'ie, prawda, fragmenty filmu, który pokazujemy e, światu, musimy pokazać, ile nienawiści jest wobec nas, musimy pokazać ich zło, prawda, czyli tutaj gabinet obraduje nad tym, w jaki sposób w jaki sposób e, m, walczyć z propagandą, która znajduje się w mediach społecznościowych, proszę bardzo. No, minister rolnictwa, widichter dodał, ciągle słyszę, jak już mówisz, terroryści Hamasu, terroryści Hamasu, a co z ich wspólnikami? No i teraz tutaj rzekomo Netanyahu, mówię, że rzekomo, bo to są oczywiście przecieki do akurat prawicowej prasy izraelskiej, więc takiej, która nie jest zainteresowana jakoś psuciem obrazka Netanyahu. Tutaj Netanyahu miał odpowiedzieć właśnie Dichterowi, rozróżniamy ludność cywilną od terrorystów, terroryści najpierw szkodą ludności, a potem żołnierzom. No, co jest... Z to procent akurat. Robimy odwrotnie, chcemy zapewnić ludności tereny pod budowę namiotów i szpitali oraz udzielanie pomocy humanitarnej. To da nam siłę. No, minister Sprawiedliwości Jarif Lewin miał poprzeć Netanyahu, powiedzieć potrzebujemy takiego rozróżnienia między osobami niewalczącymi i walczącymi, dokładamy wszelkich starań, aby nie szkodzić ludności cywilnej. A więc macie Państwo tutaj pokazane, że są dobrzy ministrowie i źli ministrowie. Dobrze to są ci z Likudu. Miser Ben Gwir natomiast zaatakował zarówno Netanyahu i Lewina. I tutaj jest właśnie ten jego już chyba słynny cytat. On w ogóle generuje dużo cytatów. To jest z punktu widzenia clickbaitowego jest, i tytułów w prasie jest pożyte, spełnia pożyteczną rolę, bo nie trzeba specjalnie wymyślać, wystarczy jego cytować. Powiedział tak, ciągle mówicie o osobach niewalczących, znaczy non ale chcę, żeby było jasne. Starzec, który biegał z laską, aby znęcać się nad cywilami, to jest niewalczący? To jest terrorysta. On to jest osoba walcząca, czyli ten kombatant. Ci, którzy rozdają cukierki, ci, którzy zachęcają do morderstwa, są kombatantami, czyli są osobami walczącymi. Ci, którzy przyszli łupić, to bojownicy terroryści. Tak? Co prawda, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, to ta jego nienawiść do rozdawania cukierków nie jest związana ani z dietą, ani z cukrzycą, czy coś takiego, czy jakąś fobią do cukierników. Chodzi o to, że po prostu za każdym razem, kiedy jest jakaś radosna rzecz to jest taki zwyczaj właściwie w krajach muzułmańskich bo to nie jest jakoś inaczej uwarunkowane. To bardzo często, coś się wydarzy radosnego. No nie wiem, drużyna piłkarska wygra mecz. Albo ktoś tam zdobędzie jakiś puchar, albo właśnie jest tak, że uznaje się, że armia nasza, bądź nie nasza, ale, ale którą popieramy, będzie miała jakieś zwycięstwo. Prawda? Więc to jest coś takiego, co się dzieje przy pomocy zamachów, przy okazji zamachów na przykład, że ta organizacja, często ludzie też spontanicznie po prostu wychodzą na ulicę i rozdają słodycze przechodniom, kierowcom i tak dalej, prawda? czy cukierki, czy jakieś słodycze. To jest taki zwyczaj. Więc to o, tak, o tych chodzi, tak? To nie o cukierników, nie o, nie o kogoś innego, tylko po prostu to jest taki zwyczaj, że się rozdaje właśnie na ulicach słodycze, więc Bengwir uważa, że ci, którzy z okazji właśnie tych ataków, zamachów czy, czy, czy zwycięstw po prostu, którejś tam z grup, która walczy z Izraelem, akurat rozdają cukierki, to też są osoby walczące i też należy, należy je zabić. Powiedział zresztą. Netanyahu miał odpowiedzieć Bengwirowi: nie zabijemy setek tysięcy od. Odróżnimy terrorystów od cywilów, natomiast Bengwir miał odpowiedzieć mu na to, nie dajmy się zwieść i nie myślmy, że istnieją terroryści, którzy nie walczą. Każdy, kto był, kto jest zamieszany, musi umrzeć. Czyli proszę państwa, proszę uważać, żeby nikomu nie dawać cukierka na ulicy. Możecie się załapać pod definicję Bengwira, bo to nigdy nie wiadomo. Otóż mamy jeszcze, mamy jeszcze kolejną wypowiedź, to, są, to dlatego chciałem właśnie Państwu je zacytować, bo one po prostu pokazują też, nawet jeżeli są gdzieś tam zakłamane, zafałszowane, czy trochę podpudrowane, bo to akurat taka, a nie inna gazeta pisze, no pamiętajmy, że w Izraelu oprócz wojny, którą teraz toczą, toczy się niezwykle zacięta wojna polityczna między lewicą i prawicą, taka na noże, przecież pamiętajmy, co się działo wcześniej, te wielkie demonstracje, w związku z tym ta prasa też jest mocno uwarunkowana politycznie, więc ta prawicowa skrajnie kocha ten rząd, prawda? Ta lewicowa go nienawi nienawidzi, w związku z tym pisze źle i tak dalej. No, państwo znacie to z naszego podwórka, więc. Warto też brać po prostu pod uwagę, że to jest jakiś też obraz rzeczywistości, no ale że tutaj mamy, tutaj mamy wypowiedź Netanyahu znowu, tym razem już dla NBC, gdzie w wywiadzie został właśnie poproszony o komentarze dotyczące Szpitala Al-Shifa. I on powiedział: Tak, zaproponowaliśmy Szpitalowi Al-Shifa paliwo do prowadzenia szpitala, ale odmówił. Powiedział Netanyahu: Zaproponowałem budowę szpitala polowego i pomoc w transporcie pacjentów do południowych obszarów Gazy. Hamas ukrywa się w szpitalu i nie chce, żeby, i nie chce, żeby szpital przyjął paliwo. Powiedział też Netanyahu, po rozpoczęciu operacji naziemnej Hamas zaczął zmieniać stanowisko w sprawie porozumienia, w sprawie uwolnienia zakładników. Dzieje się tak dlatego, że są zestresowani. Jeśli dojdzie do porozumienia, no to będę je wtedy omawiać, tak? bo pojawiły się po prostu przecieki z tego porozumienia. Na razie, na razie nie będę Państwu też ich cytował, bo to są cały czas z Kataru i też z rozmów, więc wiadomo o czym rozmawiają, nie wiadomo do co, czego się dogadali. Więc jak będzie trochę bliżej tego porozumienia ostatecznego, to nawet jeżeli jeżeli Izrael nie powie, to pewnie Katarczycy powiedzą, jaki jest w tej chwili stan rozmów, ale jest rzekomo ten postęp następuje. Odnosząc się do lokalizacji zakładników, no bo został zapytany o to, gdzie oni są, powiedział, wiele wiemy, ale o tym nie będę mówił, czy nie mówię. Potem został zapytany, no jak zwykle w każdy pyta go: "Dobrze, a kto jest odpowiedzialny za tą klęskę 7 października, za w ogóle ten atak Hamasu?" I tutaj Netanyahu odpowiedział: "Powiedziałem, że cała ta kwestia zostanie rozstrzygnięta po wojnie. Będzie śledztwo i wszyscy będą musieli odpowiedzieć na trudne pytania. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność." Czyli zbiorowa, nikt nie będzie uchylał się od odpowiedzialności ta wielokrotnie się już uchylało od odpowiedzialności. Tam wszyscy się szefowie służb bili w piersi. On powiedział, że nie, że nie był informowany i tak dalej. Więc ewentualnie to będą wszyscy. Jak wszyscy, to wiadomo, że nikt. Natomiast został zapytany również w tej sprawie, jeszcze później zostanie zapytany już nie w NBC, tylko w CNN i w CNN opowie coś takiego. Czy ludzie zadawali to, to pytanie, które jest odpowiedzialny? Rooseveltowi po Pearl Harbor? Czy ludzie pytali George'a Busha po niespodziewanym ataku 11 września? No więc tu stawia się w tej samej grupie co tamci. Czy ludzie właśnie w tej chwili musimy zjednoczyć kraj w jednym celu, tylko w jednym celu, czyli osiągnąć zwycięstwo? Musimy zniszczyć Hamas i zwrócić zakładników, aby mieć pewność, że zagrożenie nie pojawi się ponownie. Został również zapytany, czy skupienie się na reformie sądownictwa, no zamiast na bezpieczeństwie, e, odwróciło uwagę rządu. Odpowiedział: Wcale nie byliśmy rozproszeni. Zamiast rozmawiać o przeszłości, teraz musimy skupić się na zniszczeniu Hamasu. E, czyli ewidentnie nie lubi tego pytania. No potem zap został zapytany jeszcze właśnie. Powiedział też: Wezwaliśmy do ewakuacji wszystkich pacjentów szpitala. Nie ma powodu, aby nie ewakuować ich z miejsca, które Hamas uważa za kry kryjówkę. Żaden terrorysta nie powinien otrzymać immunitetu. I powiedział też, że IDF inwestuje w wzorowe wysiłki w próbę zminimalizowania szkód wyrządzonych ludności cywilnej. Wielu odpowiedziało na nasze wezwanie do przeniesienia się na południe. Bez zniszczenia Hamasu Izrael upadnie ponownie, a i Europa upadnie. Dobrze, tutaj tylko powiem Państwu, że właśnie, no przynajmniej dzisiaj rano, w nocy rano doszło do kolejnych ciężkich bombardowań południa gazy. Bo właśnie na tym polega cały problem, że o ile Izrael wezwał ludzi do ucieczki na południe, a ci ludzie uciekają na południe i są już bombardowani na południu, a nie na północy strefy gazy. W związku z tym, natomiast oczywiście te bombardowania nie są tak intensywne jak północnej strefy gazy. W związku z tym tam umrą na pewno, a tutaj na, na południu być może. Tak? To, jest to Jest to taka różnica. Zresztą Izrael bombardował też okolice przejścia Rafach. Co akurat powinno nas szczególnie interesować, bo tam właśnie w Rafach, czyli na samej granicy z Egiptem, znajdują się również uciekinierzy, cudzoziemcy, którzy jeszcze wszyscy nie wyszli ze strefy gazy, a tam są rzekomo cały czas owi gdzieś owi Polacy. Dobrze, proszę Państwa, mamy tutaj ten temat, ten temat izraelski. No, Będziemy wracać do niego prawie codziennie, bo codziennie to jest jednak podstawowy temat e, dyskusji międzynarodowych. Ach, jeszcze zapomniałem Państwu powiedzieć, był również pytany Benny Gantz, e, ale on za każdym razem odpowiada, odpowiada, że tutaj, bo zawsze się go pytają, no, jako lidera opozycji. No dobrze, ale co z tym Netanyahu? On mówi, nie, teraz nie odwołujemy, teraz walczymy. Jego widocznie, wyraźnie to pytanie irytuje. Zdaje się dlatego, że mu zadają je z częstotliwością pięciu razy dziennie, bo może liczą na to, że wreszcie się złamie i powie, i, i powie coś innego. Innego. Także nie, on tutaj nie mówi absolutnie e, nic innego. Dobrze, proszę Państwa, mamy natomiast, to jest ten temat pierwszy, mamy temat drugi. Mamy temat drugi, który jest tematem bardzo ciekawym, chociaż on jest pomijany w mediach, albo zbywany, ja bym powiedział, bo przeczytałem sobie kilka tych artykułów w prasie międzynarodowej, prasie zachodniej, szczególnie w tej takiej bardziej proizraelskiej. On jest zbywany trochę, natomiast jest o tyle ciekawy, ponieważ państwa arabskie, które są, nie, przepraszam, państwa islamskie, bo to jest Szerzej, bo to była organizacja współpracy islamskiej, które generalnie są dosyć podzielone w bardzo wielu kwestiach. W kilku kwestiach porozumiały się. Co więcej, pomimo tego, że ten szczyt jest przedstawiany jako klęska Iranu, ja bym wcale tak nie powiedział, bo z oczywiście kilku podstawowych. Postulatów irańskich nie przyjęto, no ale one były już tak fantastyczne, że, że były mało prawdopodobne. Natomiast cały dokument, praktycznie, który został e, przyjęty przez Organizację Współpracy Islamskiej, to jest dokument irański. jak mówię, wy od, odcięto z niego. Chyba cztery takie, no, faktem jest, że bardzo istotne kwestie, natomiast cała reszta, cała reszta całą resztę wcale, wcale nie. Także próby bagatelizowania tego jest oczywiście podejmowane po to, żeby udowodnić, że nie, że państwa islamskie nie są tutaj zjednoczone. No są zjednoczone w bardzo dużej mierze, tym bardziej, że spotkali się jednak dotychczasowi przeciwnicy wręcz wojen peryferyjnych i zrobili sobie jedną fotkę stojąc praktycznie, praktycznie obok siebie, prawda? Czyli Bashar al-Assad z Muhammadem bin Salmanem. Z prezydentem Rajsin, który również przyleciał na ten szczyt, z Erdoganem, który przecież, jakby nie było, dalej walczy z Asadem i tak dalej. Więc tutaj to, co się na pewno Izraelowi udało, jest to jego sukcesem, to zaczyna działać na rzecz zjednoczenia państw arabskich, chociaż oczywiście. Państw islamskich, przepraszam. Miał być jednocześnie szczyt państwa, właściwie odrębny szczyt państw arabskich, ale, ale zrobiono z niego jeden. Także ten szczyt arabsko-islamski przyjął dokumenty, właściwie jeden taki Podstawowy, który Państwu omówię, a potem Państwu jeszcze przedstawię, właśnie tę perspektywę irańską. Ona jest właśnie ciekawa, czyli powiemy sobie, co w ogóle szczyt powiedział, powiemy sobie o tym, co przyjął, czego nie przyjął, a potem jeszcze, właśnie tą perspektywę, perspektywę irańską ze specyficznym językiem, właśnie dla Iranu, ponieważ Iran był tutaj oczywiście orędownikiem jak najbardziej ostrej reakcji. Znaczy, wszystkie państwa arabskie. Raczej skłaniały się do tego, żeby przyjąć to, co zawsze, tak? Mają taki wystandaryzowany zestaw potępienia Izraela i w zasadzie zmieniają tylko daty, tak? Natomiast Iran rzeczywiście, Iran, Syria zresztą zdaje się też popierała ten, Algieria popierała tą bardzo ostrą formę ataku na Izrael. Tutaj przeciwko temu była rzekomo był Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska była taka, Średnia, znaczy część, część poparła właśnie dlatego, część tych zapisów przeszła, części, części nie poparła. Czyli tak, by te pozycje się nie zmieniły. Natomiast, właśnie co, co tutaj zostało, zostało zrobione, właśnie w Riyadzie? No, przede wszystkim szczyt arabsko-islamski był zorganizowany przez Arabię Saudyjską, wezwał do zakończenia wojny w Gazie i przede wszystkim odrzucił usprawiedliwianie działań Izraela przeciwko Palestyńczykom prawem do samoobrony. Tutaj szczyt potępił, cytuję, Izraelską Agencję za Strefę Gazy zbrodnie wojenne oraz barbarzyńskie i nieludzkie masakry dokonane przez rząd okupacyjny. Wezwał również do zaprzestania oblężenia gazy, zezwolenia na pomoc humanitarną i wstrzymania eksportu broni do Izraela. To jest również, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, to, to jest postulat właśnie irański. Przywódcy również zażądali, aby Rada Bezpieczeństwa NZ przyjęła zdecydowaną i wiążącą rewolucję w celu powstrzymania agresji Izraela w Gazie. Zrobić to tego nie zrobi, ale, ale pewnie kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa będzie. Pierwotnie spodziewano się udziału tylko 22 członków Ligi państw Arabskich, ale potem właśnie Mohammed bin Salman zdecydował się, żeby rozszerzyć spotkanie, organizację współpracy islamskiej, także w sumie pojawiło się 57 krajów. Proszę Państwa, to jest 1 czwarta krajów świata. Tutaj jest tak, że, że jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o kwestie jedności bądź braku jedności, no to jest tak, ten szczyt miał na celu. Tutaj komentatorzy twierdzą, że szczyt miał na celu jedynie pozory jedności w świecie arabskim i muzułmańskim, i że jest to e, rozwodnione stwierdzenie, że nie wszyscy przywódcy arabscy zdecydowali się na udział w tym szczycie ze względu na ogromne różnice i podziały pomiędzy kluczowymi uczestnikami szczytu. Dlatego umieścili właśnie takie niejasno sformułowane oświadczenie do publicznej wiadomości. No bo to. Ten komunikat moim zdaniem bardzo ostry, jak na kraje arabskie, natomiast no, widocznie oczekiwania były zupełnie, znaczy oczekiwania arabskie albo części krajów arabskich były zupełnie, zupełnie inne. Tutaj, w uwagach wstępnych, kiedy przemawiał Muhammad bin Salman, wezwał do natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych w Gazie i uwolnienia wszystkich więźniów i jeńców. Powiedział: To katastrofa humanitarna, która udowodniła, że społeczność międzynarodowa i Rada Bezpieczeństwa ONZ nie położyły. Kresu rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego przez Izrael i udowodniła, że świat przyjmuje podwójne standardy. Powiedział: Jesteśmy pewni, że jedyną przyczyną pokoju, jedynym, jedynym źródłem pokoju, przepraszam, jest zakończenie izraelskiej okupacji i nielegalnego osadnictwa oraz przywrócenie ustalonych praw narodu palestyńskiego i ustanowienie państwa w granicach z 1967 roku ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Tak, na marginesie to Państwu jeszcze powiem, bo pamiętam, że jedna osoba pisała do mnie gdzieś, że tutaj, że Hamas nie uznał Izraela. To jest nie do końca prawda. Hamas rzeczywiście od początku swojego funkcjonowania nie uznawał Izraela. Natomiast w tym nowym konwenancie, a przede wszystkim w samej praktyce działania, no, co zrobił? Uznał granicę z 1967 roku. Co jest de facto uznaniem Izraela, no bo odrzucił jak gdyby tezę o tym, że, że Palestyna ma być od rzeki do morza. To jest teza, która znajduje się dalej w programie, ale islamskiego Dżihadu, właśnie to jest różnica między organizacjami. I po drugie, wziął udział w wyborach do Autonomii Palestyńskiej do władz, które były jeszcze na dodatek nadzorowane przez Izrael. W związku z tym, de facto jest uznał granice z 67 roku. No tak. Na marginesie, ale islamski dżihad nie uznaje, więc islamski właśnie teraz jest tak, że im bardziej e, Hamas stawał się ugodowy, prawda, przynajmniej pozornie w stosunku do Izraela, tym bardziej korzystał na tym islamski dżihad, palestyński islamski dżihad. To tak na marginesie. No dobrze, co się działo dalej? Prezydent Turcji Erdogan powiedział, że Izrael mści się na niemowlętach, dzieciach i kobietach z gazy, i ponowił swoje wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni. E, tutaj w strefie gazy pilne, pilne potrze, pilnie potrzebne są nie kilkugodzinne przerwy, ale raczej trwałe zawieszenie broni. Nie możemy umieszczać Rebeliantów Hamasu broniących swojej ojczyzny w tej samej kategorii, co okupantów. No, mówił też coś Abbas, prawda, czyli prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Powiedział, że oprócz gazy nasiliły się także naloty sił izraelskich na okupowany zachodni brzeg, wezwał Stany Zjednoczone do położenia kresu izraelskiej agresji, okupacji, naruszaniu, i naruszaniu praw i profanacji naszych świętych miejsc. Abbas powiedział też, że żadne rozwiązania wojskowe i związane z bezpieczeństwem nie są akceptowalne, ponieważ wszystkie zawiodły. Kategorycznie odrzucamy wszelkie wysiłki mające na celu wysiedlenie naszych ludzi ze strefy gazy lub zachodniego brzegu. Tak na marginesie Netanyahu, już tego zapomniałem powiedzieć, Netanyahu nie zgodził się na amerykańską tezę, i to tak kategorycznie się nie zgodził, żeby oddać strefę gazy autonomii palestyńskiej pod zarząd. Znaczy uważa, że to Izrael będzie okupował. No z punktu widzenia pragmatyki znowu Netanyahu ma rację. To znaczy, oddanie tego Abbasowi oznacza po prostu to, że no znowu będzie to samo. Tak? Czyli po pierwsze, po pierwsze, ludzie tam Abbasa nie chcą, po drugie, nawet nawet jeżeli to nie będzie Hamas, to jakaś inna organizacja, która po prostu wyrzuci te władze palestyńskie i znowu Izrael będzie musiał interweniować. Więc to przy obecnej popularności i sile autonomii palestyńskiej, moim zdaniem... To, byłby, to byłoby coś, co by jakby spowodowało bezsens całej tej operacji, która w tej chwili ma miejsce. No dobrze, to jest tak na marginesie. Mamy później tak, Emira Kataru, szejka taniego, który zadał pytania, jak długo społeczność międzynarodowa będzie traktować Izrael tak, jakby był ponad prawem międzynarodowym. Zapytał się tak, świat międzynarodowy pozostaje odporny na te wszystkie sceny. Kto mógł sobie wyobrazić, że w XXI wieku szpitale mogą zostać publicznie ostrzelane? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej poinformowało, że wspólne spotkanie odbyło się w odpowiedzi na wyjątkowe okoliczności mające miejsce w palestyńskiej strefie gazy, ponieważ kraje odczuwają potrzebę zjednoczenia wysiłków i zajęcia jednolitego wspólnego stanowiska. Tutaj prezydent Egiptu Sisi podkreślił, że polityka zbiorowego karania w postaci zabijania, oblężenia i przymusowego wysiedlenia jest niedopuszczalna. Powiedział, nie można tego interpretować jako samoobrony i należy to natychmiast przerwać. Potem będziemy, będziemy mieli jeszcze prezydenta Raisiego, który, który przyjechał do Riyadu i to w ogóle jest pierwsza wizyta od 11 lat irańskiego prezydenta. Raisi powiedział: należy położyć kres ślepemu bombardowaniu Gazy. Dodał, że rządy islamskie powinny uznać armię reżimu okupanta i agresora za organizację terrorystyczną, czyli chodzi o Izrael. Uwaga, to jest właśnie jeden z postulatów, który nie został przyjęty postulatów irańskich. Raisi podkreślił, że Waszyngton wspiera Izrael w ONZ i zawetuje każdą uchwałę uniemożliwiającą zabijanie palestyńczyków. Powiedział, to utorowało to Izraelowi drogę do większego zabijania, częstszego bombardowania i ostrzeliwania. I teraz jest, i teraz tak, że trzeba jeszcze powiedzieć, że tutaj w Lidze Arabskiej mamy również Bashara al-Assada, prawda, który, który powrócił, powrócił do, do Ligi państw Arabskich. Natomiast mamy również organizacje, organizacje współpracy islamskiej, do których należą również takie państwa jak na przykład Pakistan, prawda, a nie tylko państwa arabskie, żebyście Państwo wiedzieli, jak duża była to reprezentanta, reprezentacja no i teraz mamy jeszcze zastępcę sekretarza generalnego, właśnie Hosama Zakiego, który powiedział, że celem tego, tego spotkania było zademonstrowanie, w jaki sposób Arabowie będą poruszać się na scenie międzynarodowej, aby powstrzymać agresję, wesprzeć Palestynę i jej lud, potępić izraelską okupację i pociągnąć ją do odpowiedzialności za swoje e, zbrodnie. Warto też powiedzieć, że wcześniej przynajmniej dwa państwa, właściwie trzy państwa, które były, które były na tym szczycie, konsultowały się z Rosją w stolicy Kazachstanu w Astanie na temat sytuacji w gazie, ale wiele komunikatów po tym szczycie nie było. W każdym razie, jeżeli się o czymś rozmawiali, to to, o czym naprawdę rozmawiali, nie pojawiło się w publikatorach. To pojawiły się takie bardzo obłe tylko komunikaty. No dobrze, ale mamy teraz perspektywę irańską, bo tutaj, jeżeli Państwo byście poczytali komentarze właśnie zachodnie. Zachodniej prasy na temat tego szczytu, no to mówi się, że to klęska Iranu, ponieważ Iran nie przeforsował kilku podstawowych postulatów. Tak, rzeczywiście kilku postulatów nie, nie przeforsował, no ale gdyby przeforsował, to tak naprawdę by oznaczało, że te 57 państw wypowiedziało wojnę Izraelowi, więc tej wielkiej wojny nie było. Chociaż Iran, jak widać, ma na to całkiem sporą ochotę, szczególnie gdyby udało się stworzyć koalicję państw przeciwko, przeciwko Izraelowi. No, i tutaj właśnie specjalnie po to, żeby przeforsować te tezy, te tezy irańskie, Raisi przyleciał do Riyadu. Rzekomo wcześniej miał tam nie lecieć Raisi, tylko miał lecieć Abdullahian. I tutaj, właśnie, tutaj jest według agencji Tasnim, Irna, Isna, i tak dalej, czyli tych wszystkich irańskich, tutaj jest powiedziane, że prezydent republiki, który wziął udział w szczycie. Z dziesięcioma ważnymi operacyjnymi, pilnymi propozycjami, podkreślił podjęcie zdecydowanych decyzji na korzyść narodu palestyńskiego, obejmującej zaprzestanie zabijania ludobójstwa w gazie, zniesienie blokady i zerwanie wszelkich stosunków politycznych i gospodarczych z jednostką syjonistyczną przez kraje islamskie więc to nie zostało przyjęte od razu powiedzmy utworzenie Międzynarodowego Sądu w celu ukarania przywódców i zbrodniarzy jednostki syjonistycznej i Ameryki. To nie zostało przyjęte. Utworzenie specjalnego funduszu na, na rzecz natychmiastowej odbudowy gazy i wysłanie na dużą skalę konwojów z krajów islamskich, przywożących pomoc humanitarną dla narodu palestyńskiego. To jest realizowane, tak? Co powiedział jeszcze. Otóż Islamska Republika Iranu uważa, że głównym i trwałym rozwiązaniem kwestii Palestyny, zgodnie z prawem międzynarodowym, jest przeprowadzenie referendum w sprawie samostanowienia z udziałem wszystkich rdzennych palestyńczyków na tej ziemi i poza nią, co zawsze było najbardziej, e, jak gdyby, najbardziej pro promowane w, na wszystkich poziomach decyzji politycznych. Faktem jest tak, że takie pomysły się pojawiały. Tak, na marginesie, takie pomysły kiedyś pojawiały się też w Hamasie. Hamas kiedyś, to ja pamiętam, że jeszcze kiedy opowiadałem właśnie w tym pierwszym odcinku specjalnym, Hamas miał taką wypowiedź: jeden z liderów, który mówił, że oni dlatego nie chcieli przystąpić do tego akordu z Oslo wtedy. Ostatecznie przystąpili, prawda? No ale, ale kontestowali go, dlatego, bo uznali, że to, co powstaje, czyli autonomia palestyńska to nie jest reprezentant Palestyny, bo żeby to był właśnie, że Hamas chętnie przystąpi, ale przystąpi do czegoś, co będzie Radą Narodową. I tą Radą, Radę Narodową miałyby wybierać właśnie, mieliby wybierać wszyscy Palestyńczycy, a nie tylko ci, którzy są zamknięci w tych enklawach właśnie zachodniego brzegu i Gazy, a jeszcze chcieli, żeby brali udział ci, którzy są w Izraelu i ci, którzy są na uchodźstwie. A to jest jakby nie było, no teraz 5 milionów ludzi, czyli prawie drugie tyle, ile mieszka, ile mieszka w tej chwili w strefie Gazy, żeby Wszyscy mieli prawo do, do takiego głosu, więc tutaj widzimy w irańskiej tezie prawie dokładnie to samo. Tutaj jeszcze Irańczycy mówią, że na spotkaniu eksper, starszych, starszych ekspertów, mających na celu przygotowanie końcowego oświadczenia szczytu, oficjalnie ogłoszono zgodnie z zwykłą procedurą zastrzeżenia Iranu do niektórych punktów oświadczenia i przesłano je w oficjalnym memorandum do Sekretariatu Generalnego Organizacji Współpracy, Współpracy Islamskiej. Spotkania Również Rajsi spotykał się bardzo intensywnie z Egiptem, Malezją, Arabią Saudyjską, Mauretanią, Nigrem, Syrią, Katarem, Libanem i Sudanem, więc warto widać, że próbuje albo próbował budować jakąś koalicję i tutaj podczas tych spotkań skoncentrowano się na rozwoju sytuacji w Palestynie, omówiono najnowsze wydarzenia w stosunkach dwustronnych oraz obszary wymagające zacieśnienia stosunków. Tutaj rzecznik irańskiego MSZ-u stwierdził jeszcze w oświadczeniu ostateczne oświadczenie zatwierdzone przez szczyt w Riyadzie pomimo mocnej treści zawiera jednocześnie kilka punktów, co do których Islamska Republika Iranu od dawna miała zastrzeżenia. I w odpowiedzi, właśnie, w odpowiedzi na pytanie o charakter oświadczenia końcowego, Kanani, czyli rzecznik MSZ, powiedział, że większość propozycji przedstawionych przez Islamską Republikę Iranu znalazła się w oświadczeniu końcowym, ale jednocześnie właśnie są te zastrzeżenia. I tutaj rzecznik MSZ wymienił w tekście komunikatu szczytu w Riyadzie punkty, które uznał za kluczowe. No Między innymi, po pierwsze, wezwanie wszystkich krajów do odcięcia eksportu broni do Izraela. Znaczy, podmiotu syjonistycznego, a już będę mówił krócej, tak? Po drugie, wezwanie Rady Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia pilnej decyzji w sprawie zakończenia konfliktu, zapobieżenia atakom na szpitale i zaprzestania utrudniania napływu leków, żywności i paliwa do gazy. Po trzecie, żądanie przerwania oblężenia gazy, zezwolenia na wjazd do strefy arabskich, islamskich i międzynarodowych konwojów humanitarnych. Ponadto, i to jest ciekawe, zwrócenie się do prokuratora generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego o, o e, rozpoczęcie natychmiastowego śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Izrael. Ponadto utworzenie jednostki monitorującej w sekretariacie organizacji islamskiej w celu dokumentowania zbrodni izraelskich. Poza tym przydzielenie właśnie e, Ministrów spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Egiptu, Indonezji, Turcji, Nigerii i innych krajów wolontariuszy, m.in. Iran, Malezja i Pakistan, do podjęcia przez wszystkich członków środków międzynarodowych w celu powstrzymania wojny w gazie i nacisków na rozpoczęcie zdecydowanego i rzeczywistego procesu politycznego w celu ustanowienia trwałego i wszechstronnego pokoju zgodnie z rezolucjami międzynarodowymi, cokolwiek by to miało znaczyć. Potem mamy wysłanie wezwania do państw członkowskich, o warcie nacisku dyplomatycznego, politycznego i prawnego oraz podjęcie wszelkich środków odstraszających, mających na celu zaprzestanie, zb, znaczy, zaprzestanie popełniania przez antyludzkich urzędników izraelskich zbrodni. Tak? Potem mamy potępienie podwójnych standardów przy wdrażaniu prawa międzynarodowego przez państwa. Tutaj w nawiązaniu do selektywnych standardów przyjętych przez Zachód w sprawie wojny ukraińskiej i wojny w Gazie. Potem jeszcze potępienie przesiedlenia około 1,5 miliona Palestyńczyków z północnej Strefy Gazy na jej południe, uznając ją za zbrodnię wojenną w rozumieniu czwartej konwencji z 1949 roku i załącznika do niej z 1977, no akurat bardzo prawdziwe, oraz zzywając państwa będące stronami konwencji o podjęcie zbiorowej decyzji potępiającej, odrzucającej oraz wzywającej wszystkie. Wszystkie organizacje narodów zjednoczonych do przeciwstawienia się próbie utrwalenia e, kolonialne, przez kolonialne władze okupacyjne nieludzkiej rzeczywistości, podkreślenie konieczności natychmiastowego powrotu wysiedleńców do ich domów. To akurat jest dokładnie zgodne z czwartą konwencją. Potem Całkowite i bezwzględne odrzucenie i konfrontacja z próbami indywidualnych lub zbiorowych przymusowych transferów, wysiedleń, wygnań lub deportacji narodu palestyńskiego, czy to w strefie gazy, czy na zachodnim brzegu, uznając to za czerwoną linię i zbrodnię wojenną. To akurat chętnie przyjęły państwa arabskie, bo o tym wcześniej większość z nich mówiła. Potępienie zabijania ludności cywilnej, wybieranie jej na cel jako stanowisko oparte na zasadach wartości humanitarnych i zgodnie z prawem międzynarodowym, a także podkreślając potrzebę podjęcia przez społeczność międzynarodową natychmiastowych i szybkich kroków w celu zaprzestania zabijania i wybierania za cele palestyńskich cywilów. Ponadto jeszcze uwolnienie wszystkich więźniów zatrzymanych i ludności cywilnej, potępiając odrażające zbrodnie, popełnione przez kolonialne władze okupacyjne. Znaczy tak to nie jest do końca napisane w dokumencie. Wobec tysięcy więźniów palestyńskich, no to tak wiadomo, to już to też jest w komunikacie powstrzymanie się od zabójstw popełnianych przez siły okupacyjne oraz terroryzmu i zbrodni osadników w palestyńskich wioskach, miastach i obozach na okupowanym zachodnim brzegu, a także wszelkich ataków na błogosławiony Meczet Al-Aksa i wszystkie święta islamskie, święte miejsca islamskie i chrześcijańskie. Tu się ładnie zachowali podkreślając potrzeby wiązania się przez Izrael ze swoich zobowiązań jako władzy okupacyjnej i zaprzestania wszelkich nielegalnych działań Izraela, które utrwalają okupację, zwłaszcza budowy i rozbudowy osiedli, kon, osiedli konfiskaty ziemi i wysiedleń palestyńczyków z ich domów. Znaczy, jeżeli ktoś uważa, że to nie jest ostre stanowisko, to ja bym z nim polemizował. Potępienie operacji wojskowych rozpoczętych przez siły okupacyjne przeciwko palestyńskim miastom i obozom, potępianie terroryzmu osadniczego, wezwanie społeczności międzynarodowej do umieszczenia swoich organizacji. Znaczy organizacji i stowarzyszeń na listach terrorystów, aby naród palestyński mógł cieszyć się ze wszystkimi prawami, jakie ma reszta narodów świata. Tego akurat nie do końca rozumiem, czy chodzi o wykreślenie palestyńskich, czy wpisanie izraelskich. Potem potępienie izraelskich ataków na islamskie i chrześcijańskie święte miejsca w Jerozolimie oraz nielegalne działania Izraela naruszające wolność wyznania, podkreślające potrzebę poszanowania istniejącego statusu prawnego i historycznego w świętych miejscach. To jest akurat zrozumiałe potępienie akty i oświadczenia wyrażające ekstremistyczną nienawiść i rasizm ze strony ministrów izraelskiego rządu okupacyjnego, w tym groźby ze strony jednego z tych ministrów użycia broni nuklearnej przeciwko narodowi palestyńskiemu w strefie gazy i uznanie jej za zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Potem jest jeszcze potępienie zabójstwa dziennikarzy, dzieci, kobiet, których celem byli ratownicy medyczni oraz użycie zakazanego na arenie międzynarodowej białego fosforu podczas izraelskich ataków na strefę Gazy i Liban, potępiając powtarzające się izraelskie oświadczenia i groźby powrotu Liban Libanu do epoki kamienia łupanego, konieczność zapobiegania rozszerzeniu się konfliktu i wezwanie, uwaga, organizacji do spraw zakazu broni, rozprzestrzeniania broni chemicznej do zbadania użycia przez Izrael broni chemicznej. No chodzi oczywiście o ów biały fosfor. Mamy też, i to jest <laughs> tak naprawdę istotne. I to, co najchętniej robią państwa arabskie, szczególnie te bogate, aktywacja arabskiej islamskiej sieci finansowanej zgodnie z uchwałą XIV sesji konferencji Szczytu Islamskiego w celu zapewnienia wkładu finansowego oraz zapewnienia wsparcia finansowego, gospodarczego i humanitarnego rządowi państwa Palestyna i agendzie ONZ oraz podkreślenia potrzeby mobilizacji partnerów międzynarodowych w celu odbudowy gazy i złagodzenia skutków wszechstronnego zniszczenia izraelskiej agresji. Kiedy tylko ona ustanie. I punkt. Wyznanie, wyznaczenie Sekretarza Generalnego Ligi Państw Arabskich i sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Islamskiej do monitorowania wdrażania rezolucji i przedstawienia sprawozdania na ten temat na następnej sesji. A to jest, i to jest wszystko to, co e, Iran twierdzi, że to są jego zapisy, bądź zapisy przez niego popierane i postulowane. E, natomiast tutaj. Jeszcze rzecznik właśnie MSZ-u dodał, że pomimo mocy tego tekstu, bo tekst rzeczywiście, czy jak w ogóle na kraje arabskie, których wiele z nich jakby no, ma ochotę, krótko mówiąc, normalizować stosunki z Izraelem, bo a i Trzeba też pamiętać, te kraje arabskie naprawdę są szczęśliwe. To no Państwo, oczywiście, ci, którzy tego nie zrozumieją, to nie zrozumieją nigdy. One naprawdę są szczęśliwe z tego, że ktoś zajmie się Hamasem, tak? No, to Hamas jest dla wielu z tych krajów po prostu śmiertelnym wrogiem. I oni mają takie Hamasy u siebie albo ich delegatury, przedstawicieli, które dzięki temu, co się w tej chwili dzieje, one niesamowicie rosną w siłę. One rekrutują, rosną w siłę, domagają się działań od swoich rządów, ale też potrafią się zbroić, potrafią walczyć partyzantami, z państwami. No ja mogę Państwu powiedzieć tylko tyle, że na przykład teraz Jordania jest takim krajem, który. W którym naprawdę w mediach publicznych, znaczy jest bardzo mocno zdyscyplinowana, żeby nie powiedzieć, trzymana za twarz, krótko mówiąc, przez, przez króla. I on ma naprawdę trudną sytuację z tym, co się tam dzieje, bo ma naprawdę i dużo ekstremistów, i dużo bardzo uchodźców. I ma uchodźców z Syrii sporo, wśród których ma od Al-Kaidy przez Państwo Islamskie i dowolne organizacje dżihadu ma uchodźców palestyńskich, których, w których również Hamas Islamski Dżihad ma swoich agentów i przedstawicieli, już nie mówiąc o innych jeszcze bardziej skrajnych organizacjach i tak dalej. I teraz na przykład pojawiły się fotki z aresztowań. To znaczy widać służby specjalne jordańskie, które przeprowadzają sporo aresztowań. Ile Nigdy w życiu oficjalne media tego nie napiszą. Ja pamiętam, jak, jak obecny król przeprowadzał, czy właściwie była próba zamachu stanu, ja akurat wtedy byłem w Jordanii, to tak samo, po tym, że była próba zamachu stanu, można było tylko i wyłącznie poznać po tym, że pod drzwi pokoju, znaczy, w pokoju, w którym spałem, pod drzwiami wciśnięto gazetę, prawda, której normalnie w hotelach pewnie porządnych tak kiedyś dawali, ale teraz już na pewno nie, więc gazeta, gdzie na pierwszej stronie było napisane, jak to, jak to król powierzył inne ważne, inne ważne stanowiska swojemu bratu, w zasadzie nie bardzo wiedziałem o co chodzi, ale takie wielkie tam zdjęcia i tak dalej, myślę sobie, no, no dobrze, no, dobrze, że dba o brata i generalnie miło, taka rodzinna miła atmosfera. Potem wyszedłem na ulicę Ammanu, pierwszy czołg zobaczyłem po trzech metrach i co kilkanaście metrów na tych głównych ulicach stoja, stojący uzbrojeni żołnierze. Także tam ze dwie dywizje co najmniej musiały do, do pokrycia tego centrum Ammanu wystarczyć, bo naprawdę było tych żołnierzy bardzo dużo. Oni nic nie robili, tylko sobie stali, ale było ich widać wszędzie w, w gigantycznych i Ilościach. No i właśnie, natomiast tuż o żadnym zamachu nie było mowy, to dopiero dostęp do międzynarodowych mediach za granicą, do mediów za granicą powiedział, że to w ogóle tam się coś takiego wydarzyło. Tutaj było to braterskie powierzenie bratu nowych, nowych wyzwań i nowych perspektyw. Tak. W to, o zdrowie i i tak dalej. Więc, więc, to się, to, więc tutaj, jeżeli mamy coś takiego, że te aresztowania się pojawiają, to ich, może być ich bardzo, bardzo dużo. One są związane właśnie z narażeniem bezpieczeństwa Jordanii w tej chwili. Także te państwa naprawdę są szczęśliwe, że ktoś mógłby zlikwidować Hamas. Natomiast metoda, którą robi to Izrael, jest akurat taka, że może Izrael sobie u siebie z ten Hamas e, częściowo przynajmniej zlikwiduje. Natomiast on urośnie w tych wszystkich krajach pod sufit. Znaczy to w tych, te kraje, znaczy, te kraje. Mogą zostać realnie zdestabilizowane tylko i wyłącznie samym faktem tego, że w telewizji ludzie oglądają sceny z izraelskich bombardowań. To tak na marginesie. Dobrze, proszę państwa, mamy kolejny temat. Mamy kolejny temat, tym razem temat turecki. Przenosimy się do Turcji. E... Oczywiście, wielu z Państwa mówi, dobrze, ja co, co, za każdym razem mówię o tych samych krajach. No bliski wschód. Czy... Pan Bóg nie stworzy więcej ziemi, tak? Jest tyle krajów, ile jest. No tutaj pojemność jest ograniczona. Niektóre kraje robią dużo więcej rzeczy istotnych międzynarodowo, niektóre mniej. W związku z tym teraz na razie mamy bardzo aktywną mamy Turcję ostatnio i mamy bardzo ciekawą wypowiedź prezydenta Erdogan'a. Jego wypowiedzi warto jest czytać, bo po pierwsze jest jednak członkiem NATO. Od jego woli zależy, czy będziemy mieli kolejne parę milionów uchodźców, które chętnie się ich pozbędzie. On próbuje to robić w tej chwili na południe, ale opcja północna zawsze jest możliwa. Odgrywa jednak rolę w wojnie na Ukrainie, prawda, i w różnego rodzaju układankach, które sobie robi z Putinem, albo z NATO. Tego nigdy nie wiadomo, z kim ostatnio. Natomiast również w tej chwili jest bardzo silnie zaangażowany w to, co się dzieje w Gazie. Tym bardziej przypomnijmy, że Turcja przecież przed wojną i przez cały ten okres czasu wspierała Hamas. Tak? Znaczy, dla niej oficjalnie Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, jest organizacją narodowo-wyzwoleńczą. No, niewiele jest państw, to właśnie różni na przykład Turcję od Egiptu, prawda? dla Egiptu jest organizacją terrorystyczną, dla Saudów organizacją terrorystyczną, dla Kataru. No powiedzmy, może nie częścią MSZ-u, ale blisko tego. No i właśnie, i właśnie dla Turcji tak samo, prawda, organizacja Narodowo-Wywoleńczeńców. Tam, gdzie jest bratstwo muzułmańskie, mamy Turcję i Katar prawie zawsze. No i mamy, co, co powiedział ciekawego Erdogan. Erdoğan powiedział właśnie po powrocie ze szczytu Ligi Państw Arabskich i OIC, że Turcja pozostaje kluczowym aktorem w rozwiązaniu kryzysów regionalnych, w tym konfliktu palestyńsko-izraelskiego, nalegając na bardziej dyplomatyczne i konkretne wysiłki oraz krytykując wsparcie dla Izraela, który jest zabójcą dzieci, tak? To tego określenia już używa Erdoğan praktycznie rutynowo. Co więcej, właśnie no, porozmawiał z dziennikarzami, właśnie skrytykował, powiedział też, Palestyna, która walczy o swoje istnienie w obliczu dziesięcioleci okupacji i nacisków, przez 36 dni przechodzi przez niewypowiedzialną tragedię. Niewinni cywile w gazie tracą życie w wyniku masowych, ciężkich bombardowań i są zmuszeni opuścić swoje ziemie. Izrael na oczach świata popełnia zbrodnie wojenne, atakując bez dyskryminacji szpitale, szkoły i miejsca kultu. Ich celem są ambulanse przewożące pacjentów i zmarłych, oraz obozy dla uchodźców. Kraje zachodnie również obserwują to barbarzyństwo. Erdogan powiedział też, że ludzie mający sumienie nie mogą milczeć. Od pierwszego dnia starałem się być głosem sprawy palestyńskiej i sprawić, aby świat zobaczył masakrę w gazie. Zajmuję się dyplomacją telefoniczną i w tym zakresie też odwiedzam inne kraje, powiedział. Powiedział też, że Turcja angażuje się w dyplomację i dialog. Od rozpoczęcia nowego etapu konfliktu w dniu 7 października, aby zapewnić humanitarne zawieszenie broni i dostarczył a Turcja do tej pory do Egiptu około 230 ton pomocy humanitarnej. Zauważył też, że duży turecki statek również był w drodze do Egiptu, żeby zawieść dalszą pomoc. Powiedział też, że społeczność międzynarodowa musi podjąć konkretne działania w obliczu masakr. Ale po raz kolejny widzimy, że Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych działa dysfunkcjonalnie. Pogratulował również 121 krajom głosującym na tak na sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ 27 października za zawieszeniem broni i bezwarunkową dostawą pomocy humanitarnej. Powiedział: Uważam za cenne, że większość społeczności międzynarodowej przyjęła to podejście. Aby to zapewnić, świat islamski powinien mówić jednym głosem. Podkreśliłem to na sobotnim szczycie. Podkreśliłem, że ten, na OIC, której pierwotnym celem założenia była sprawa palestyńska, że na niej spoczywa wielka odpowiedzialność. Powiedziałem uczestnikom, Szczytu i moim odpowiednikom, których spotkałem na marginesie szczytu, że jakiekolwiek kroki nie będą trwałe, jeśli kwestia palestyńska nie zostanie całkowicie rozwiązana. Dodał też, że kluczem do trwałego pokoju w regionie jest utworzenie niepodległego, suwerennego państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Zauważyłem, że każdy powinien wnieść swój wkład, aby to zapewnić. No tutaj Erdogan bardzo pochwalił prezydenta Egiptu. Pamiętajmy, Egipt był do niedawna wrogiem Turcji. Prezydenta Abdel Fattah. Za utrzymanie otwartego przejścia granicznego w Rafach ze strefą gazy. Powiedział, że potwierdził plany pozostawania w roboczym kontakcie. Jako Turcja odnowiliśmy nasze zaangażowanie w znalezienie rozwiązania i przyjęcie odpowiedzialności jako kraj gwaranta. W porozumieniu z naszymi przyjaciółmi z OICE zrobimy co w naszej mocy, aby powstrzymać rozlew krwi. Erdogan powiedział też przyznał, że w przeszłości OIC ograniczała swoje działania do potępiania takich kryzysów, a państwa z różnych powodów wstrzymywały się z podejmowaniem jakichkolwiek działań. Natomiast powiedział, że tym razem mieliśmy jasny obraz i propozycję Turcji, znalazły się we wspólnej deklaracji szczytu. Przyznaczyć, to już drugie państwo, które się do tego przyznaje. Mamy teraz deklarację zawierającą niezliczone działania i rzeczy, które nie zostały wcześniej powiedziane, takie jak uznanie np. izraelskich nielegalnych osadników za terrorystów, deklarację, która wygenerowała nową geostrategię. Po raz pierwszy zaproponowaliśmy zwołanie konferencji w sprawie nierozprzestrzeniania broni nuklearnej, biorąc pod uwagę posiadanie przez Izrael broni nuklearnej. O oh, ciekawa. Poza tym w deklaracji potępiono nienawistne, ekstremistyczne i rasistowskie czyny i oświadczenia ministrów izraelskiego rządu okupacyjnego, w tym groźby jednego z ministrów użycia broni nuklearnej przeciwko narodowi palestyńskiemu w Strefie Gazy, co stanowi poważne zagrożenie dla pokoju na świecie i bezpieczeństwa, co wymaga wsparcia konferencji w sprawie ustanowienia strefy wolnej od broni nuklearnej, masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, odbywającej się w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej celów mających na celu przeciwstawienie się temu zagrożeniu. Erdoğan powiedział, że kwestia de denuklearyzacji. Jest bardzo istotna, jeśli chodzi o ujawnienie, którzy aktorzy wspierają Izrael. Teraz niezwykle ważne jest, aby zarówno OIC, jak i Liga Arabska zebrały się i podjęły ten krok, rezolucję, ponieważ po raz pierwszy w historii obu organizacji miało miejsce takie spotkanie. No, tutaj przypomniano, prawda, o tym, co Eliachu powiedział, prawda, że, że że tutaj że użycie bomby atomowej jest opcją, prawda, co zostało uznane no, po raz pierwszy zresztą za formalne jak gdyby, przyznanie się, że Tel Awiw posiada broń nuklearną. Jak Państwo wiecie, oficjalnie tej broni nie posiada. To wiadomo tylko dzięki jednemu naukowcowi, który uciekł, a potem w cudowny sposób powrócił do Izraela, porwany po prostu przez Mossad. Więc Erdogan również powiedział, że w ostatecznym tekście deklaracji poczyniono również postępy w zakresie dostarczenia pomocy humanitarnej. Powiedział na przykład wzywano do przełamania blokady Gazy w celu dostarczania pomocy. Część człon... państw członkowskich zadawała sobie pytanie, czy wszystkie działania wymienione w deklaracji staną zrealizowane. Powiedzieliśmy im, że najpierw trzeba napisać słowa, a dopiero potem podjąć działania. Deklaracja ta będzie punktem odniesienia dla każdego kraju chcącego coś zrobić. Co ważniejsze, zachód zobaczy, że nasz dystans do nich rośnie z powodu ich stanowiska w kwestii Palestyny. Macron, na przykład, zaczął zmieniać swoją retorykę. Odwiedził Izrael i wyraził swoje poparcie dla nich, ale kiedy zobaczył, że wzrosła liczba ofiar śmiertelnych i rozmiary masakry, zaczął opracowywać politykę przeciwko nim. To nie był szczyt, na którym ludzie się zbierali, rozmawiali i rozeszli się w swoją stronę. Wręcz przeciwnie, mamy listę działań, które zostaną przeprowadzone. No, zostaje zapytany Erdoğan na pytanie o działania Turcji. Erdoğan powiedział, że pracuje ona nad różnymi aspektami, takie jak przekonanie 40 krajów, które wstrzymały się od głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym w sprawie natychmiastowego zawieszenia broni do głosowania za. Planujemy skoncentrować nasze wysiłki dyplomatyczne na tej sprawie. Na przykład Węgry należą do krajów, które wstrzymały się od głosu. Zastanawiamy się, czy uda nam się ich przekonać. Ciekawostka. Bardziej proszę, proszę pamiętać, że akurat Węgry mają szczególne związki z Turcją i biorą również udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach które jednoczą państwa, w których znajduje się znajdują się narodowości, czy lud, lud, ludy tureckie, tak? To tak chyba można by powiedzieć. Tutaj Erdogan ma taką koncepcję, wizję, prawda? Wiele narodów jednych, znaczy. Jedno, wiele, wiele państw, jeden naród, tak, którym oczywiście na którego czele ma stać Turcja. Dodał, że po szczycie bardziej zaangażowany w jest właśnie w dyplomację telefoniczną i 28 listopada będzie gościł w Iranie u prezydenta Ibrahima Raisiego. Powiedział, wierzę, że możemy przekonać kraje, które wspierały Ukrainę w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Nie mogę milczeć w sprawie zabójstw tysięcy ludzi. W konflikcie rosyjsko-ukraińskim nie dyskryminowaliśmy żadnej strony, a nawet pośredniczyliśmy w tra transakcjach zbożowych z Afryką i Europą. Teraz przyszła kolejna kraje wspierająca Ukrainę, aby zabrać głos w imieniu Palestyny. Ciekawa teza. Erdoan zauważył, że również pierwsza dama będzie gospodarzem spotkania pierwszych dam w Turcji 15 listopada w tej sprawie. Zapowiedział, że 17 listopada odwiedzi Niemcy i przekaże wiadomość Zachodowi. Niemcy są najpotężniejszym krajem w Europie i nasze przesłanie na pewno zostanie usłyszane. No jak jak nie Niemcy, to Turcy w Niemczech to usłyszą. Erdogan powiedział też, że odwiedzi Algierię i stwierdził, że Algieria jest krajem mającym wpływy w Afryce i może utorować drogę do przekonania większej liczby krajów afrykańskich do przyjęcia stanowiska w sprawie rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Powiedział też, że Unia Europejska poniosła porażkę w obliczu masakr Izraela i ubolewał nad brakiem jasnego stanowiska wobec Izraela ze strony członków Unii. Powiedział, zastanawiam się, gdzie znajdują się Niemcy i będę miał okazję przekonać się o tym podczas. Podczas mojej wizyty w Niemczech. Powiedział też, że Unia Europejska postrzega Hamas jako grupę terrorystyczną, tak jak Izrael. Nie postrzegamy Hamasu jako takiego i nigdy nie będziemy tak robić. Hamas jest partią polityczną. Oni w Unii chcą, czy Unii Europejskiej oczywiście, chcą, żebyśmy uznali ją za grupę terrorystyczną. Nie, oni nie są. To są ludzie walczący o swoją ziemię. Wszyscy szefowie państw, tym przywódcy krajów muzułmańskich, maszerowali razem w Paryżu po incydencie w Charlie Hebdo, ale teraz nie podnoszą głosu, mimo że w Gazie zginęło około 13 tysięcy osób. Dzieje się tak dlatego, że ci, którzy zginęli w Gazie są muzułmanami. Zabici w Paryżu to Francuzi, powiedział. Dla nas ludzie umierający to ludzie, a nie ludzie tej czy innej religii. Nie widzicie, że dzieci umierają? Widzicie rodziców całujących swoje zmarłe dzieci. Widzicie ciała dzieci ułożone na ziemi przed ich pochówkiem. Widzicie matki obejmujące ciała swoich dzieci. To powinno poruszyć wasze sumienia. Erdogan powiedział też, że wszyscy wiedzą, że Turcja jest tutaj jak zwykle. Przypomniał o pozycji Turcji, powiedział, że Turcja jest kluczowym krajem na Bliskim Wschodzie, we wschodniej części Morza Śródziemnego i w całym regionie. Planowanie w tym regionie, pomimo sprzeciwu Turcji, jest niemożliwe. Każdy zna nasze jasne stanowisko, nasze zasady i wartości. Pracujemy, aby chronić życie ludzi, zapewnić pokój, zakończyć konflikty i otrzeć łzy niewinnych. Mamy rozwiązanie na każdy konflikt i oferujemy je każdemu, kto chce słuchać. Nasze drzwi są otwarte dla każdego, kto ceni nasze stanowisko. Zawsze rozmawiamy z każdym, kto się z nami kontaktuje, aby uzyskać Rozwiązanie i będziemy nadal pracować nad ocaleniem godności rodzaju ludzkiego. Turcja jest jedynym krajem oferującym najodpowiedniejsze rozwiązania. Powiedział też, że Turcja jako jedyny naród ma kontakty we wszystkich krajach regionu i może w konfliktach doprowadzić do stołu walczące strony. Musimy przeprowadzić rozmowy z krajami Zatoki Perskiej z Egiptem, aby wywrzeć presję na Stany Zjednoczone, aby mogły wywrzeć presję na Izrael, powiedział. Zauważając, że stosunki krajów Zatoki Perskiej z Zachodem mogą pomóc wywrzeć presję na Izrael, aby zaprzestał rozlewu krwi. Odnosząc się do komentarzy, to jest ciekawostka. Pamiętacie państwo, że on kiedyś tam mówił o tym, że to prawie że wojna z półksiężycem, na krzyża. Właśnie został zapytany, czy to będzie wojna religijna, prawda? Czy ta wojna jest w ogóle wojną religijną? Wojną półksiężyca i krzyża. Sam tak mówił od razu, powiedzmy. Etoman powiedział, że tak nie będzie, ponieważ jest to wojna dobra i zła, kłamstw i prawdy, i uciśnionych, powiedział. Wierzę, że w końcu dobrzy ludzie stojący po stronie prawdy, uciskani ich obrońcy innymi słowy, Palestyńczycy zwyciężą. Odnosząc się z, do swojej konfrontacji z ówczesnym prezydentem Izraela Szymonem Peresem na szczycie w Dawos wiele lat temu, w związku z okrucieństwami Izraela wobec Palestyńczyków, Erdogan powiedział, że w dalszym ciągu podejmuje kroki, aby podnieść głos ignorowanych Palestyńczyków. Erdogan wtedy, właśnie w czasie tego panelu w Dawos, oskarżył Izrael o zabijanie dzieci, na którym właśnie siedział obok Peresa. Powiedział wtedy wraz z ostatnimi atakami w gazie Izrael stracił międzynarodowe poparcie społeczne, chociaż ich administracje popierają Izrael czy innych państw ze względu na ich imperialistyczne interesy, ludzie w większości krajów postrzegają Izrael jako kraj mordujący dzieci, powiedział. No więc, proszę Państwa, mamy tutaj stanowisko Turcji. Jak Państwo widzicie, stanowisko Turcji jest bardzo mocne, ale jest również niezwykle pragmatyczne. Znaczy tutaj Erdogan powiedział tak naprawdę, co jego zdaniem się wydarzyło na tym szczycie i powiedział, że to jest dopiero pewna mapa drogowa, która doprowadzi do podjęcia konkretnych działań. Zaraz to zresztą zobaczymy. No ale znając Turcję znając Erdogana, zapewne coś jednak będzie z tych rzeczy, o których opowiedział, realizował. Proszę Państwa, kończymy temat czwarty, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka. Mamy jeszcze dwa krótkie tematy, a potem mamy jeszcze fatwy, także jeszcze wszyscy ci, którzy jeszcze się nie znudzili, którzy chcą dalej słuchać, proszę bardzo, mamy temat czwarty. Temat czwarty jest bardzo krótki. Ja go nie będę rozwijał, bo pewnie rozwiną go dopiero analitycy jutro pojutrze, ale dzisiaj e, rano doszło do bardzo ciekawego zdarzenia w przestrzeni informacyjnej Rosji. Otóż dwie pa rosyjskie państwowe agencje informacyjne opublikowały alerty, w których poinformowały: no tak było jako breaking news, prawda?, że Moskwa przenosi wojska na bardziej dogodne pozycje na wschód od rzeki Dniepr na Ukrainie. Czyli, krótko mówiąc, tak jakby się wycofywali, prawda, na Dniepr, a za Dnieprem jeszcze na bardziej dogodne pozycje. To się pojawiło, kilka minut później zostają te informacje, najpierw po prostu znikają, potem zostają wycofane, co może sugerować jakieś duże zamieszanie w rosyjskich władzach wojskowych i mediach państwowych. Serwis informacyjny RBC zacytował wypowiedź ministra obrony, który powiedział, czyli Szojgu, wysłanie fałszywego raportu o przegrupowaniu wojsk w regionie Dniepru rzekomo w imieniu Centrum Prasowego Rosyjskiego Ministerstwa Obrony jest prowokacją. No, w zeszłym tygodniu rosyjska armia oświadczyła, że udaremniła ukraińską próbę utworzenia przyczółka na wschodnim brzegu Dniepru i na pobliskich wyspach. W serii trzech ostrzeżeń państwowa informacyjna RIA Nowosti podała w poniedziałek, że dowództwo rosyjskiej grupy Dniepr podjęło decyzję o przerzuceniu żołnierzy na bardziej dogodne pozycje. Stwierdzono, że po przegrupowaniu siły Dniepru zwolnią część żołnierzy, którzy zostaną rozmieszczeni w, na w innych frontach, prawda, w ofensywach na e, innych frontach. I RIA podała też, że rosyjskie dowództwo wojskowe zgodziło się z wnioskami przywódców e, tutaj e, wojsk, które znajdują się nad Dnieprem i nakazało rozpoczęcie relokacji wojsk. No i później, właśnie RIA wycofała te trzy, o, o, te trzy e, w, oświadczenia bez wyjaśnienia. Potem TAS jeszcze opublikował jedno ostrzeżenie dotyczące przegrupowania wojsk na korzystniejsze pozycje, a potem właśnie wycofało tą informację, twierdząc, że zostało opublikowane przez pomyłkę i TAS przeprosiła swoich czytelników. Co to znaczy? Jak na razie nie wiadomo. Spekulacje, czas zacząć, tak. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, temat krótki, ale tak, żebyśmy ciągle nie siedzieli na tym Bliskim Wschodzie, bo świat jest trochę większy niż Bliski Wschód. E, wiem, że nie, trudno w to uwierzyć, ale jednak. E, otóż e, mamy punkt piąty to jest, są manewry chińskiej i pakistańskiej marynarki wojennej. Otóż w, sobot w sobotę w Pakistanie rozpoczęły się największe w historii wspólne ćwiczenia marynarki wojennej Chin i Pakistanu. E, podczas gdy oba kraje w dalszym ciągu e, Twierdzą przynajmniej, że zwiększają swoje wspólne możliwości w zakresie obrony strategicznych szlaków morskich oraz pokoju i stabilności. One się nazywają Strażnik Morza 3. Rozpoczęły się właśnie otwar, ceremonią otwarcia w Stoczni Marynarki Wojennej w Karachi. Tutaj... Jeśli chodzi o siły chińskie, to obejmują one niszczyciel rakietowy typu 052D ZIBO, niszczyciele rakietowe typu 054A Jingzhu i Lini, A pakistańskie media donoszą, że konwencjonalny okręt podwodny szturmowy i łódź podwodna wsparcia, czy okręt podwodny wsparcia, zaangażowany jest również oraz statek z oddziałem Korpusu Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej Pakistanu. I w ramach wspólnego celu, jakim jest wspólne reagowanie, na zagrożenia bezpieczeństwa w ramach 9-dniowych ćwiczeń na wodach i w przestrzeni powietrznej północnej części Morza Arabskiego zorganizowane dostaną właśnie różnego rodzaju szkolenia obejmujące manewrowanie formacją, wizyta wejście na pokład, przeszukanie zajęcie, przelot helikopterem na pokład, na pokład lądowanie, wspólne poszukiwania ratownictwo, wspólne zwalczanie okrętów podwodnych, a także różnego rodzaju tam wzajemne wizyty. I tutaj według, według komunikatu ćwiczenia mają na celu wzmocnienie strategicznego partnerstwa, współpracy na każdą pogodę, pobudzenie współpracy w dziedzinie obronności i pogłębienie współpracy zawodowej, powiedział Konrad Liang Yang Liang-Yang, dowódca bazy marynarki wojennej PLA i dyrektor generalny ćwiczeń ze strony chińskiej. Liang wyraził też nadzieję, że obie marynarki wojenne będą mogły w dalszym ciągu zwiększać swoje wspólne zdolności operacyjne w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa morskiego i zapewniania pokoju na Morzu. Natomiast admirał Niazi, szef sztabu Marnarki Wojennej Pakistanu, powiedział, że, e, tutaj, że te ćwiczenia służą wspieraniu interoperacyjności i wymianie doświadczeń zawodowych w radzeniu sobie ze współczesnymi, tradycyjnymi i niekonwencjonalnymi e, problemami. Tutaj e, eksperci twierdzą, że Chiny i Pakistan mają wspólny interes we wspólnym zabezpieczeniu strategicznych sztaków morskich w regionach takich jak Ocean Indyjski, gdzie piractwo, terroryzm i inna niebezpieczna działalność. Czytaj, indyjskiej marynarki wojennej stwarzają zagrożenie dla morskiego transportu energii i towarów. Tutaj zresztą podkreślono otwartym tekstem, że te wspólne ćwiczenia mają również chronić korytarz gospodarczy Chiny-Pakistan, który jest ważną częścią proponowanej przez Chiny inicjatywy pasa i szlaku przypomnijmy, kontestowany przez Indie. Oraz w kompleksowy sposób mają się przyczynić do pokoju i stabilności w regionie Oceanu Indyjskiego. Prawda? Tutaj mamy także, w maju Chiny zakończyły dostawę czterech fregat rakietowych typu 054AP dla pakistańskiej marynarki wojennej oraz okręty podwodne klasy Hangor, które były budowane jednocześnie w Chinach i Pakistanie. Także widać, że będą się pogłębiały stosunki między chińską i pakistańską marynarką wojenną, co wszystko oczywiście stanowi jasny komunikat dla Indii. Tak? wiadomo, że to tutaj ćwiczą nie tylko po to, żeby łapać jakichś piratów, bo to akurat nie z tej strony, bardziej raczej z drugiej strony Półwyspu Arabskiego, pewnie by się te obie marynarki przydały, tylko przede wszystkim jest to komunikat dla Indii. Proszę Państwa, więc to był krótki temat, i mamy jeszcze krótki temat. Szósty. Rosja oraz Stany Zjednoczone bombardują Syrię. Akurat w weekend nie bombardował Izrael, co jest rzadkością, natomiast przejęły tę pałeczkę Rosja i Stany Zjednoczone. Oczywiście każdy swoją część, żeby nie było wątpliwości, bombardował. Otóż przede wszystkim najpierw Rosjanie, bo to akurat o nich rzadziej tutaj mówimy. Otóż według doniesień lokalnych mediów rosyjskich, Bombardowania w prowincji Idlib zabiły co najmniej 4, 34 rebeliantów, a 60 zostało rannych. Tutaj, według oficjalnych komunikatów, rosyjskie siły powietrzne uderzyły w nielegalne grupy zbrojne w Idlib, które między innymi były odpowiedzialne za atak artyleryjski na pozycję rządu syryjskiego. I w sumie, tutaj w komunikacie z komunikatu wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin pozycje Syryjskiej Armii Arabskiej, prawda, czyli Armii Rządowej Syryjskiej, były ostrzeliwane siedmiokrotnie. Armia syryjska oskarżyła zresztą rebeliantów. Używamy umownie rebeliantów nie wiadomo z której frakcji konkretnie byli bombardowani, byli atakowani. Tutaj o ataki na obszary kontrolowane przez rząd w prowincjach Idlib i Aleppo. Tutaj no, warto powiedzieć, że generalnie po 12 latach wojny Idlib akurat jest terytorium kontrolowanym przez rebeliantów. Tam najsilniejszą frakcją jest Al-Kaida, po prostu, czyli Hayat Tahrir al-Sham, ma pod swoją władzą 3 miliony ludzi. Mniej więcej, bo mniej więcej tyle osób mieszka w tej chwili na terytorium Idlib. To jest całkiem sporo, jak można się domyślić. I jest zresztą tutaj siły tej, tych formacji nie są znane, ale szacuje się, że może nawet być w Idlib 150 tysięcy żołnierzy z różnych frakcji. Część z nich jest finansowana przez Turcję, finansowana, utrzymywana przez Turcję. Część z nich to są frakcje, które są czy też były utrzymywane, na przykład przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie. I jeszcze różnych innych tajemniczych sponsorów. No jest oczywiście też Al-Kaida, prawda, czyli Hayat Tahrir al-Sham. Najsilniejsza frakcja, co zdecydowanie, znaczy wiadomo, że najsilniejsza, bo wtedy, kiedy dochodzi do jakichś sporów, to Hayat Tahrir al-Sham po prostu wjeżdża czołgami i likwiduje te frakcje, które akurat miały z nimi jakąś, jakiś spór. Więc stąd wiadomo, że najsilniejsza. No dobrze, proszę państwa. I warto też powiedzieć, że, że od 2011 roku no, w Syrii zginęło w sumie ponad pół miliona ludzi po obu stronach, od razu dodajmy, tego konfliktu. Jeszcze warto powiedzieć właśnie o Amerykanach. Amerykanie natomiast odpowiedzieli na ostrzał rakietowy. W nocy doszło do, do ataku. Atakującym miał być rzekomo, od razu powiem, bo to jest według komunikatów tych, którzy atakowali Tutaj te grupy czasami się mogą, czy znaczy mogą, nie ma żadnej reguły przyznawać się do nieswojego ataku, ale w tym przypadku mamy komunikat najpierw tych szyickich milicji, otóż Mukałama Szabija, czyli, czyli ruch Ludowy Ruch Oporu, ostrzelał amerykańską bazę na polu naftowym Konoko 15 rakietami, trafiając bezpośrednio w cele, co doprowadziło do gwałtownych eksplozji w bazie, znajdującej się we wschodniej Syrii. Atak, według tego komunikatu, miał być odpowiedzią na amerykańską agresję na miasto al we wschodnim Derezona. Agresję chodzi o bombardowanie, bo czy Amerykanie tam nie wylądowali? I parę godzin później, w, dziś w nocy, właściwie to był komunikat, dziś w odpowiedzi na. Teraz komunikat amerykański. Dziś, w odpowiedzi na ciągłe prowokacje strony Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i powiązanych z nimi grup w Iraku i Syrii, Centralne Dowództwo USA, czyli USCENTCOM przeprowadziło taki powietrzny na obiektyw w pobliżu miast Abu Kamal albo Al-Bukamal i Majadin, al Majadin. Od razu, powiedzmy sobie, że według komunikatów tych różnych grup, Szyickich, to się zresztą też pojawiło w irańskich mediach, że są zabici Iranni wśród żołnierzy amerykańskich. Miało też o tym świadczyć to, że tam się podrywały z bazy Konoko później helikoptery, które wywoziły gdzieś rannych do szpitali. Nie ma takiego potwierdzenia ze strony amerykańskiej. Nie ma również potwierdzenia informacji, że czterech żołnierzy amerykańskich zginęło, tak jak w tych komunikatach tych grup szyjskich. Nie wiadomo do końca jeszcze, ilu zginęło też członków tych szyickich milicji w tych bombardowaniach Abu Kamal i al mayadin Pewnie dzisiaj pojawią się już trochę później informacje oficjalne. Także Generalnie Rosjanie bombardują Syrię, Amerykanie bombardują Syrię, Izraelczycy bombardują Syrię, my nie bombardujemy. Chociaż to się, jak widać, zaczyna być mądne. No dobrze, proszę Państwa, mamy w takim razie, to jest już koniec informacji dzisiejszego odcinka, ale mamy oczywiście fatwy. No, te fatwy będą, obiecuję, że będą, to, będą krótkie, przynajmniej postaram się. Mamy tak, fatwa pierwsza. Dlaczego Izrael nie przeprowadzi skutecznej akcji przeciwko przywódcom Hamasu, mającym swoją siedzibę w Katarze? No właśnie, to jest moja odpowiedź na, na tą fatwę. No mieście Państwo tutaj, ja już wielokrotnie mówiłem o tym, także trochę poważniej, że to jest tak, że Hamas jest ulubionym dzieckiem Benjamina Netanyahu, w związku z tym on z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś powodu, ze znanego powodu, no hoduje Hamas, bo wtedy, kiedy Hamas przestanie tak naprawdę istnieć, to jedynym Partnerem do rozmów z Palestyńczykami pozostaje Fatah, prawda? Pozostaje Abbas, a to, jeżeli do tego dojdzie, czyli Hamas przestaje istnieć, pozostaje na placu boju Fatah. Czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny, albo nazwijcie to Państwo władzami palestyńskimi, to one są partnerem do rozmowy, nie wiem, z Amerykanami, Francuzami i ze, ze, ze światową opinią, ze światowymi mocarstwami, generalnie, czy wszystkimi państwami świata nawet. Są po prostu partnerem do rozmów o utworzeniu państwa palestyńskiego. Do momentu, dopóki istnieje Hamas. Nie ma mowy o utworzeniu państwa palestyńskiego. O co chodzi Beniaminowi Netanyahu? To jest. Jeszcze to nie tylko jemu, bo to jest przecież on jest tylko wyrazicielem poglądów likudu po prostu partii rządzącej. Dobrze, mamy drugie pytanie. Fatwa pilna, jak się ma sprawa złóż gazu w rejonie Gazy i projektu Gaza Marine, czy nie jest to czasem rozgrywka koncernów Shell BP i British Gas? to wytłumaczyło, dlaczego rząd Izraela dopuścił do ataku Hamasu. Znaczy, ta tak. sprawa w ogóle tego pola gazowego to nie jest rzecz, która się pojawiła przed chwilą. To jest pole, które zostało zbadane po raz pierwszy w okolicach. 90. chyba 5 albo 6 roku, w latach 90. na pewno. To jest złoże, znajduje się około 30 kilku kilometrów od w ogóle strefy gazy. I uwaga, już były plany do zagospodarowania tego pola przez przynajmniej dwie firmy: to znaczy egipski Egas czyli Natural Gas Holding Company, prawda, egipski, albo też druga firma, która miała to robić, to był British Gas. Co więcej, rozmowy na temat eksploatacji tego pola trwały od bardzo dawna, i to jest tak, że Izrael godził się. Na zresztą dwa pola, prawda? Więc na jedno z nich się Izrael godził. Tyle tylko, że była kwestia taka, żeby oczywiście, żeby oczywiście dochody z, tego, z eksploatacji tego pola nie trafiły do Hamasu, prawda, tylko trafiały ewentualnie do. Do władz palestyńskich, no ale robił to tak, że do tej pory nic się z, tym, z tą eksploatacją nie wydarzyło. Znaczy, były różne plany, zresztą musicie Państwo bez problemu znaleźć. Wystarczy sobie wpisać to w Google, zobaczycie, jest bardzo dużo artykułów na ten temat. Natomiast no, nie jest to raczej, znaczy trudno sobie wyobrazić, bo to jest się takie teorie spiskowe, że to jest pole, których, w którym wartość tych złóż gazu to jest 55 miliardów dolarów, albo że właśnie dlatego się rozpoczęła ta wojna. No. Ja czytałem takie szacunki, które mówią o tym, że to pole coś jest warte, ale tam jest kwota, o ile w ogóle samego przychodu, powiedzmy, bez kosztów, jakichś trzech. 3-4 miliardów dolarów, no może teraz trochę więcej ze względu na wysokie ceny gazu, no ale to nie, jest, to nie jest na pewno 55 miliardów. I sama eksploatacja też nie jest prosta, prawdopodobnie to byłoby tak, że tam tą rurą byłoby to prowadzone do Egiptu, a potem albo sprzedawane z Egiptu dalej, albo ewentualnie skraplane po prostu w Egipcie, więc to też nie jest tak, że jest to są to jakieś wyjątkowe kokosy. Znaczy na pewno nie jest, to, nie jest to tak potężne i tak największe w ogóle, nie wiem, złoża na świecie, takie dla których w ogóle warto byłoby ryzykować jakąkolwiek wojnę, już szczególnie nie ta, wojnę, taką jak w tej chwili obserwujemy. Absłuchując od tego. Że oczywiście Oczywiście, jak już nie będzie Hamasu, to, to wtedy będzie dużo łatwiej to pole eksploatować, bo jednak te 20 kilka kilometrów taka rakieta Hamasu to jednak doleci. W związku z tym, nawet gdyby rozpoczęła się taka eksploatacja, to możliwość trafienia, ostrzelania tego sabotażu byłaby praktycznie permanentna. Więc z tego punktu widzenia to oczywiście daje jakąś szansę na przyszłość, o ile Hamas zostanie zlikwidowany. No, moja teza jest taka, że nie, a jeżeli zostanie, to na krótko. Znaczy po tym zdławieniu jego i po wybiciu większej części brygat kasem, to się po prostu odrodzi w takiej czy innej formie. Tylko może nie od razu, prawda? Może nie za rok. Dobrze, mamy w każdym razie, więc tu jest, to, jest, to jest to pole. Wydaje mi się, że to nie jest teza prawdziwa, że to właśnie ze względu na to pole. Jeśli chodzi o inne różne projekty gazowe, naftowe, które były na Bliskim Wschodzie, tak, to były rzeczywiście, zarówno powstanie talibanu, jak i wojna domowa w Syrii faktycznie przez coś bardzo podobnego była prowokowana, ale tutaj ten, w tym przypadku to jest po prostu za mało pieniędzy. No, już tak mówiąc szczerze, że Izrael więcej straci niż zyskałby na eksploatacji tego pola, więc to się skórka za wyprawkę. No dobrze, mamy teraz kolejne pytanie, dlaczego Turcja popiera brazwo islamskie, pewnie bratwo muzułmańskie. I dlaczego bratwo muzułmańskie nie walczy z Turcją, tak jak z innymi krajami regionu? Czy znaczy, Turcja ma, no, Turcja uważa, że brazwo muzułmańskie, tu już jak tak dzisiaj opowiadałem o Erdoganie, co on myśli o Hamasie jako takim, ale Turcja uważa, że generalnie bratwo muzułmańskie to jest dokładnie to samo, co e, znaczy, że jest nosicielem tej samej idei która przyświeca partii AKP. O to tak chyba można by powiedzieć. Czyli, krótko mówiąc, że Bractwo Muzułmańskie w swojej istocie jest partią islamską której celem jest tworzenie państw, w których system polityczny oparty jest na szariacie, i że jest to organizacja, która chce demokratyzacji procesów politycznych w poszczególnych państwach, w których jest aktywna. Czyli jest to rodzaj partii czy organizacji rewolucyjnej, takiej, która próbuje przewrócić rządy monarchów szczególnie tych monarchów, prawda, którzy mają satrapię, takie jak w Emiratach, prawda, czy, w, czy w Arabii Saudyjskiej, oraz rozmaitych dyktatorów, którzy są bardzo często świedcy, albo takich, którzy używają islamu czysto instrumentalnie, prawda, po prostu do kontroli populacji, a w zamian za to Bractwo Muzułmańskie proponuje stworzenie systemu, znaczy udział w systemie demokratycznym i rodzaj demokratycznego państwa islamskiego, znaczy demokratycznego w tym sensie, że to ogół uczonych czy też ogół specjalistów decyduje ewentualnie, co jest islamskie, a co nie, zamiast jakiegoś nadwornego muftiego albo króla, który mówi, to jest islamskie, to jest nieislamskie. Już tak w pewnym skrócie. Czyli tym się różni bractwo muzułmańskie od salafitów, że na przykład salafici kontestują w ogóle instytucje demokratyczne, uważają, że sam udział w procesie demokratycznym jest już haram jest zabroniony, ponieważ to jest uzurpacja, no bo nie można tworzyć prawa, prawda? Prawo jest jedno, stało nadane przez Boga. Nazywa się Koran i ewentualnie później hadisy, prawda? Jako sposób rozumienia Koranu. Natomiast absolutnie nie można prawa tworzyć, bo to jest uzurpowanie sobie mocy boskiej. Natomiast członkowie Bractwa Muzułmańskiego są bardziej pragmatyczni, mówią tak, owszem, ale co prawda naszym celem jest stworzenie państwa. Muzułmańskiego, państwa islamskiego, opartego o szaria, gdzie ustawy są oparte o szaria, prawda, interpretowane przez jakąś grupę uczonych, tak jak w egipskiej tej konstytucji morskiego miała być taka specjalna rada szaria, która miała. A właśnie taki modelowy wzór państwa, które miało powstać po rewolucji, po arabskiej wiośnie. Prawda? Ta konstytucja Morsiego chyba jest najlepszym takim przykładem do, do zbadania, jak wygląda ta współczesna koncepcja takiego państwa, właśnie rządzonego przez Bractwo Muzułmańskie. No i oni tam proponowali stworzenie takiej specjalnej rady szariatu, która miała cenzurować ustawy, które są przejmowane przez parlament i stwierdzać zgodność lub niezgodność z szariatem. Czyli to jest taki trochę... Stąd właśnie może tak dobrze się Bractwo Muzułmańskie dogaduje na przykład z Iranem. Pomimo tego, że tu mamy szyjtów, tam sunnitów, natomiast, natomiast chodzi o to, że Iran ma trochę podobne elementy, podobne właśnie ustrojowe. Czyli ma tą radę tych Mudżdachidów, prawda, tych ekspertów, którzy tak naprawdę ich rolą jest stwierdzanie, prawda. Czyli oni mają do tego stopnia dużo wiedzy, że mogą stwierdzać, czy coś jest zgodne z szaria, czy też, czy też nie. Więc to jest jak gdyby ta idea turecka. No, Katar ma trochę inną, ale Turcja generalnie uważa, że Turcja ma. I AKP zresztą w tej swojej stopniowej islamizacji Turcji, bo przypomnijmy, że przecież Turcja pod rządami AKP dryfuje w kierunku takiej islamizacji, no ale Turcy są za bardzo nacjonalistyczni, znaczy Turcy nigdy nie staną się emiratem islamskim, a jeżeli to potrzebne byłoby jeszcze ze 200 lat. Żeby. I tej intensywnej pracy po prostu są za bardzo przywiązani do idei imperialnej, za bardzo przywiązani do koncepcji narodu, prawda, jako takiego, która to koncepcja jest po prostu sprzeczna z szariatem, prawda? Znaczy, tak, tak naprawdę powinna być jedna islamska umma, ani jakiś, ani jakiś naród, więc, więc z tego punktu widzenia ta AKP oczywiście różni się od takiego klasycznego bractwa muzułmańskiego, ale w pewnej koncepcji, w idei uważają, że Bractwo Muzułmańskie to są ich właśnie bracia i również to jest pewien instrument do prowadzenia przez Turcję polityki zagranicznej. Proszę zobaczyć, że Turcja wspierała i prezydenta Morsiego obalonego przez Sisiego w Egipcie i wspierała i wspiera do dzisiaj tych dżihadystów z, właśnie związanych z Bractwem Muzułmańskim w, w zachodniej Libii. Wspierała Ennahdę w Tunezji, wspiera właśnie Hamas w, w strefie Gazy i na zachodnim brzegu. No ale właśnie stąd też Turcja miała tak skomplikowane, żeby nie powiedzieć napięte stosunki z Arabią Saudyjską, z Zjednoczonymi Emiratami, czy też z Egiptem. Przypomnijmy, że Turcja w pewnym momencie była gotowa do rozpoczęcia wojny w obronie Kataru właśnie przeciwko Arabii Saudyjskiej, a poszło właśnie dokładnie o Bractwo Muzułmańskie, że Bractwo Muzułmańskie sponsorowane przez Katar chciało obalić króla. Królowi się to zdecydowanie nie spodobało, więc chciał przekopać po prostu ten cypelek katarski, zrobić z niego wyspę, wprowadził blokadę, chciał wprowadzić blokadę morską, no i zbierał państwa do ataku na Katar. Wojska tureckie to, to uniemożliwiły. W związku z tym to jest cała historia Turcji. Trzeba pamiętać też, że to jest po prostu jeden z instrumentów prowadzenia polityki zagranicznej. No, to jest tak, że każdy z państw arabskich, oprócz tego, że prowadzi normalny MSZ, prawda, ma normalną politykę zagraniczną, ma swoją armię, ma swoich szpiegów i tak dalej. To ma coś, czego na przykład my nie mamy. Albo inaczej, Polska ma diasporę, na przykład, prawda? Polonię, z której gdzieś tam w mniej lub bardziej umiejętnie korzysta. Kiedyś bardziej umiejętnie, teraz zupełnie nie. Natomiast z drugiej strony, te państwo, właśnie islamskie, mają swoje organizacje charytatywne, organizacje religijne, sponsorowane przez państwo i to często ciężkimi miliardami dolarów czy euro których jedynym zadaniem jest właśnie sponsorowanie gdzieś tam meczetów, sponsorowanie stypendiów, sponsorowanie właśnie działalności charytatywnej po to, żeby w innych państwach muzułmańskich mieć swoją, krótko mówiąc, piątą kolumnę, no, mieć ludzi, którzy w odpowiednim momencie wyjdą na ulicę, będą lobbować, to no, trochę tak jak. Trochę tak jak Turcy robią w Niemczech, prawda? Mają jednak te, te dwa czy nawet więcej w tej chwili milionów, bo to przecież dwa miliony to wyjechało, więc nie wiem ilu jest w tej chwili, przepraszam, niestety nie pamiętam ilu jest w tej chwili e, dokładnie osób pochodzenia tureckiego, prawda? Czyli tych, którzy tam w drugim, trzecim, piątym pokoleniu są Turkami. No, ale Erdogan też już parę razy tych ludzi mobilizował. No część z nich go nie popiera, część go popiera. Natomiast, natomiast to właśnie po to te państwa e, prowadzą taką politykę, żeby mieć swoich ludzi w innych Krajach, tak? I używać ich do, i używać tej, my byśmy powiedzieli, diaspory, prawda? Ale też to nie muszą być ludzie związani właśnie etnicznie z państwem wysyłającym. Wystarczy, że są na przykład związani religijnie. Stąd, te, Stąd Arabia Saudyjska i Katar rywalizują w, między sobą w tym, kto więcej tych misjonarzy swoich w cudzysłowie wyśle do innych krajów arabskich. Czyli w którym kraju dominują ci prokatarscy. Czyli ci bardziej dżihadystyczno-braciowo-muzułmańscy, a w którym są ci bardziej wahabiccy, bardziej salafistyczni, właśnie Arabii Saudyjskiej. No i oba państwa wydają na to ciężkie miliardy, właśnie, bo to jest ich instrumentem polityki zagranicznej. I trochę Bractwo Muzułmańskie też jest, też jest po prostu instrumentem działalności polityki zagranicznej tureckiej. O, to tak jakby w skrócie. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Odcinek miał dzisiaj standardową długość. Chciałem przypomnieć o wspieraniu na Patronite, o subskrybowaniu, o tym kciukowaniu, tylko proszę pamiętać, kciukowanie po minucie nie, ale proszę już tak jak nie, nie odklikiwać, bo jak odklikacie, to algorytm już zupełnie zwariuje. Ale następnym razem, jeżeli nie kliknęliście po minucie, to pamiętajcie, kciukujemy po minucie. Pamiętając oczywiście, że ten gest jest mocno obraźliwy na Bliskim Wschodzie. Może być tak atakowy, więc to tylko na YouTubie kciukujemy. Co jeszcze więcej? Hejterom to wiadomo, prawda, co w co, to oni to już świetnie wiedzą. I cóż jeszcze? I do zobaczenia, no, miejmy nadzieję, jutro. В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.